Tu jest kartka, długopis jest tam w pudełku pod nogami, masz. Proszę bardzo. Oj. Dobrze. Już mogę wszystko włączać? Już jesteśmy na żywo. Witajcie, witajcie. Witamy serdecznie wszystkich. Czy nas słychać? Witamy wszystkich serdecznie. Hej, hej. Na dzisiejszym live'ie. Pozdrowienia, Hania. Wszystkich pozdrawiam. Dobry wieczór. Jola dzisiaj obiecała, że nie będzie walić po mikrofonie. Ale to nie. Ja nic nie obiecuję. Ja nic nie obiecuję. No. Wiesz, ja mam takie nowe światło, że im gorzej ja wyglądam, tym piękniej wygląda Jola obok mnie. Także jakby co, to ja siedzę bliżej, żeby znowu nie było, że jestem jakiś wielki. No bo jesteś wielki. Jola już jest zdrowa. A dziękuję za miłe słowa od was wszystkich. Naprawdę było mi bardzo miło, jak sobie tam dogorywałam w łóżku, ale bardzo dziękuję, naprawdę. Wiem, że mam w was wsparcie, no i tym tutaj mi się pisze. No popatrz. Ten już live będzie dostępny tak. Ogólnie, tak. Dla wszystkich jest dostępny. Wszystkie live'y w sobotę nie są na każdy temat. I te live'y są dostępne ogólnie. Tylko nocne live'y są. Hania, ale tylko po mikrofonie nie będzie walić. Dobrze. No, a co ty tu chcesz? Chcę chyba nasz pies też chce dołączyć. Do live'a. Nie, bo ty się śmiejesz, dlatego. Okej. Okay. Tak, w lepszym świecie, dokładnie Ula. Dokładnie w lepszym Uli świecie. Uli to jest, to nie wiem. A to jest Uli. Może... A, Uli, witaj. Ja powiedziałam, że nie będę walić, ale nie powiedziałam, nie kręć że nie będę się, nie kręcić. Nie trzeszcz. Normalnie cię przez... Naprawdę ja myślę serio o kajdankach. Bym cię przywiązał i wtedy by było okej. Okay. No proszę. Widzisz, a bo to się... Ja bardzo was przepraszam, ale mój... Macie... Dobra, już się chyba usadowiła. Nie będzie trzaskać. Nie będziesz. No to dobrze. No dobra, no to słuchajcie, może zaczniemy. Poczekaj jeszcze chwilkę, niech trochę osób oczywiście dojdzie. Bo to przecież już jesteśmy spóźnieni. Jeszcze więcej osób musi trochę dojść, poczekajmy. Niech tu dołączą i zaczniemy. No i jeszcze zaraz pieśń, modlitwa. Zaraz z tematem, ile mamy osób? Słuchaj, bo ja cię tu... Co ty chcesz, Oreo? No chodź, ty też chcesz tutaj, tak? Chodź. Nie, psom tu nie wolno. No chodź. To weź go z tej strony, Jola. Niech on tutaj wejdzie między ten. O. Też chcę coś. Dobra. Pies też chce być na live'ie. No. Co ty chcesz tutaj? Czasami mnie denerwuje, bo jest brzydki, brudny, ale jest słodki. I brudzi w domu. Tak jak tata. Tak jak twój pan, nie?
Tak, wrażenia i przeżycia. Ja wczoraj się obudziłam o 2 w nocy, a mój Maciek jeszcze tutaj bajerował. I go trochę przegoniłam, bo już mówię, no już ileż można, od której to było? Od 10 do 3 w nocy w Polsce. Bo moja żona jeszcze nie wie, że ja zostałem wczoraj wybrany na rabina, na nauczyciela, rabi. Chyba rabuś. Kradniesz świadków. Poczekaj, przesuniemy trochę kamerę, trochę w moją stronę, żeby było, o, tak, o, żeby było bardziej po środku. No i zapadła niezręczna cisza. No tato, zaczyna już. Nie ma co, z modlitwą trzeba już. Dobrze. To co, dzisiaj zaczynamy, słuchajcie, o pozytywnych skutkach odejścia. Czyli, Jola, nie stukaj, no. Poproszę cię, żebyś nie stukała. Możemy się pomodlić o cierpliwość? Zostaniesz wyproszona z live'a. Po co, kiedy mogę cię wykluczyć, jak już jestem rabinem? Z synagogi. Okej. Dobrze, więc dzisiaj rozmawiamy o czym? O pozytywnych skutkach odejścia. Tutaj mamy czat. O, proszę. A jakbyś był w starszym zboru, to byś wykluczył żonę? To utrzymałbyś kontakt i stosunki z żoną? Stosunki z żoną byłyby warunkiem przyłączenia. No comment. Im więcej stosunków z żoną, tym szybsze przyłączenie. No myślę, że tak. Właśnie, siedział tak długo, bo wczoraj była debata polityczna podobno. Ja tylko słyszałam, że miał wielbiciela. Pozdrawiam wielbiciela. Na samym początku live'u, a potem nie wiem nic. Także nawet, wiecie co, nawet go nie wspieram. Nie mogę mu wysłać 2 złotych. I nawet nie wiem, jakie pierdoły popycha, bo nawet nie mam dostępu do tych live'ów, więc... Jakże nie masz? Nie chcesz. Nie chcesz mi dać, bo chcesz, żebym ci dała kasiurkę. Oj, dobrze, to już pominę. Także wiecie, jest uczciwość, bo ja nawet nie wiem, co on tam gada, szczerze powiedziawszy. Jak nie jestem na live'ie, to potem nie mogę odsłuchać. Dobrze. Okej, okay. To co, może zaczynamy temat, tak? Już jest trochę osób. Widzę, że już ponad 100 osób jest na live'ie. To może zaczniemy od tego, jakie pozytywne skutki. Może ty, Jola, zaczniesz. Jakie pozytywne skutki ty masz odejścia? A w międzyczasie zapraszamy do telefonowania. Słuchajcie, dzwońcie i telefony macie na ekranie. WhatsApp, telefon zwykły. Wszystkie numery są. Zapraszamy do udziału w rozmowie. Wszystkich chętnych i powiedzcie, jakie wy macie pozytywne skutki odejścia, jak się polepszyło wasze życie i no generalnie dlaczego żałujecie, że nie zrobiliście tego wcześniej. Dobrze, to teraz słuchamy mojej żony. Jola, słucham ciebie. Znaczy pozytywów jest bardzo dużo. Może zacznę od tego, czego nigdy nie mogłam nie mogłam, no nie było na to czasu w organizacji, tak? Na pewno nie czytałam tyle książek, co teraz czytam. Nigdy nie było na to czasu, a jak był na to czas, to zawsze wewnętrznie gdzieś tam miałam takie, wiecie, to przeczucie, że jejku, strażnicy się trzeba przygotować, a przecież się jeszcze nie modliłam, a przecież zaraz służba i tak dalej, więc tak. I to, czego nigdy nie robiłam, jak byłam świadkiem, nigdy nie słuchałam crime story, a teraz po prostu uwielbiam. No niestety, ale uwielbiam wszystkie na YouTubie szepchanki, piąte nie zabijaj, nie wiem, no po prostu mnie to... A potem jak idziemy z psem na spacer, to ona ciągle myśli, że ja chcę ją zabić. Nie, przez las. Nie, aż tak nie. Źle nie jest, ale na przykład bardzo jest. Mnie... No, nie, że ty, że akurat ktoś zza drzewa wyskoczy, no to jest inne. Tak, to było coś, co mi dało taką wolność, że ja mogę to sobie, jak coś chcę, coś co lubię, to spędzam dużo czasu na to. No i dużo. I na przykład sobota. O, sobota. Pamiętasz, jak się budziłam i nagle uznaliśmy, że w sobotę nie trzeba chodzić do służby. Jejku, no to teraz do 11, 12 to my brzuchem do góry, nie? Tak, mieliśmy nawet takie postanowienie przez parę miesięcy, że w sobotę świętujemy sabat, tak. I nie robimy nic kompletnie. Mm-hmm. Nie sprzątamy, nie robimy nic.
Po prostu sobota to był dzień takiego totalnego lenia. Kompletnie nic nie robiliśmy. Tak, to było, to do dzisiaj nam to zostało w sumie. Znaczy no, potem się budzimy i trzeba sprzątać po całym tygodniu. Ale sobota była, jest zawsze taka, no, że sobie leżymy i nie trzeba być zmuszonym do tego, żeby wyjść do tej służby i w tym deszczu, w słońcu, w uparze tam stać i tych ludzi nagabywać, nie? Tutaj mamy komentarze, że pozytywny skutek, nie muszę łazić po domach i wmawiać ludziom głupot. Konsument Peten, rano wstaję i mam więcej czasu. Uczę się gry na gitarze. No, dokładnie. Mamy więcej czasu, to jest prawda. Dariusz, Renata z worka kości, zbrodnie i zapomnienie. Nie słuchałam, a to jest na YouTubie? To nie, to nigdy nie, ale chętnie posłucham. Zapisz sobie to już. Jola chętnie, w pracy słucha, wiecie, posłucham. Wszystkich podcastów. Ja w ogóle uwielbiam teraz audiobooki, słuchajcie. Ja po prostu Storytel, to ja w pracy przesłuchuję wszystkie, jakie tylko się da, najróżniejsze książki. I nie mam żadnych wyrzutów sumienia. No bo jak byłam świadkiem, to jednak ojejku, marnowanie. Weź sobie to pod kubek, bo będziesz tłuc po tym zbiórku. A nie, ja sobie tylko zapiszę to, co mi tutaj Dariusz napisał. Tak, więc marnowanie czasu i tak dalej. A teraz mam na to czas. Namiętnie czytam książki, wszystkie kryminalne, jakie są. Tak, więc słucham i czytam i to jest takie no fajne, słuchajcie. Mhm. I jeszcze może doprecyzuję, słuchajcie, że tutaj o odejściu to nie chodzi o to, że ktoś musi odejść ogólnie z organizacji, tylko że już chodzi o ten moment wybudzenia, kiedy już wiecie, że nie musicie słuchać organizacji. To już jest ten moment, kiedy zaczynacie układać swoje życie poza orgiem, tak? Ale no to do tego też trzeba czasu, nie? To tak jak w tydzień temu ty miałeś akurat, nie? O emocjach, że no każdy jest inny, każdy inaczej dojdzie do tego, każdy inaczej spędza czas potem, nie? No na pewno mi na początku brakowało tej rutyny, nie? To artykuł 148, Dorotko, oczywiście. Miakie, witaj. Tak, sobie ja, Inkwizytor. O, nie słuchałam ja, Inkwizytor. Widzisz, teraz słucham Krwawa Królowa chyba, też super o Elżbiecie. Mów do mikrofonu. Ja Inkwizytor też posłucham. Ale wiecie co, to jest fajne, ale jak długo tu słuchasz, to potem już trochę, przynajmniej mam takie wrażenie, że potrzebuję mieć czas, żeby odpocząć, a potem znowu zaczynam słuchać, nie? Bo tak trochę psycha siada, jak słuchasz strasznie dużo takich kryminalnych historii, nie? Zaczynasz się bać, wiecie, tam takich różnych. Znaczy ty nie wiesz, bo ty nie lubisz. No nie, ja rzadko słucham. Ja słucham najczęściej YouTube'a, ale swego czasu lubiłem słuchać. Ja Inkwizytor, to nie. Zapisałaś sobie? Mhm. Okej. Okay. Audiobook. No, także ja tak spędzam czas, tak mi się, oprócz tego, że trzeba iść do roboty, nie? Ale... A na tym stawiaj kubek, żeby nie tłuc. Dziękuję. Także takie jest moja wolność. W ogóle jest wolność fajna, bo wiecie, możecie robić co chcecie, jak chcecie spędzać czas w jakikolwiek sposób sobie każdy wymarzy. Bez wyrzutów, nie? Ale no do tego trzeba dojrzeć, tak mi się wydaje. Mega arcydzieło. No właśnie nie słuchałam. Nie słucham, ale chętnie posłucham. Dobrze, mów dalej, jak ci się polepszyło życie? No z tobą mi się polepszyło życie. Jak mam być szczera i wyznać prawdę? Zawsze było dobrze ze mną. A, tam. No, było. Może mi coś, jak się ustaliliśmy przed podcastem, przed audycją. Tak, słuchajcie, może ktoś ma coś... No, jak tu się nie udzielać? Młot na czarownicę Jacka Piekary, ja Inkwizytor, to są lektury... Co z laćków wyrywają. O, widzisz, to ja tego nie słuchałam. Gdzie ja się uchowałam? O, Kryzys Sumienia też. Chociaż wiecie co, ja wszyscy polecają Kryzys Sumienia. Ja zaczęłam go czytać na samym początku i dla mnie był... No do mnie nie dotarł. Znaczy, dotarło do mnie tam pierwsze chyba, nie wiem, 5 rozdziałów przeczytałam i strasznie mnie... nawet nie wiem, jak to określić. Wiem, że bardzo dużo ludzi się budzi na Kryzysie Sumienia. A ja jednak nie przeczytałam go. Nie, do mnie jakoś nie miał. Tak.
Może też, że ja się budziłam bardzo szybko, nie? Że ja po prostu tak ciach i do widzenia odrywam wszystko i niepotrzebne mi jest tam doktrynalne tłumaczenie i tak dalej, nie? To też tak. Młot na czarownicę Jacka Pykary. No widzisz, też sobie zapiszę. Dziękuję bardzo. Tak, w ogóle to zbieram na kamerę lepszą. Jakże chcecie się dorzucić, to... Ale ty jesteś ostatnio, kurczę, jak ciało kierownicze. No muszę, no nie? Pomóc się do Boga, to może ci spłynie. Nie. Zobaczymy. No, także słuchajcie, no może ktoś zadzwoni, może coś napiszecie, co fajnego robicie. Ja bym jeszcze dużo czasu spędzała w ogródku, ale u nas jest zawsze zimno i ten ogródek zawsze mi przewiewa dupsko, więc nie, niestety w ogródku za dużo nie spędzam. Mm. Ale jakbym miała, była w Polsce, to tak. To bym wygrzebywała wszystko, co się da, wszystkie kwiatki, jakie tylko się da. To na pewno bym też to robiła. Nie? Wiem, że niektórzy chodzą po górach, jeżdżą na motorach, cieszą się po prostu życiem, słuchajcie. Na którego nigdy nie mieliśmy czasu, nie? Mm-hmm. Kazik Staszewski, odstępca, a gdzieś też to czytałam. A ja nie wiem, to nie znam. To trzeba by było zapytać kogoś, kto go naprawdę zna, nie? A nie takie słyszałem, bo to dużo jest takich informacji, że ktoś tam, coś tam. Właśnie, wolność po odejściu, masz Robert rację, całkowitą. Wolność po odejściu polega na tym, że nie obwiniasz się niepotrzebnie za to, co robisz. Filmy, gry czy samo hobby. Ale to tak, to jest bardzo mądrze to powiedziałeś. Że robisz to, co lubisz i w środku masz, jesteś spokojny, że sobie słuchasz, że sobie siedzisz, że spędzasz, że masz czas dla siebie i spędzasz czas z tym, co lubisz, co chcesz, nie? Bo zawsze w organizacji Kazik był luźno związany z orgiem. Tak, zainteresowanym był. A, że on tylko ze świadkami studiował. A mi się wydawało, że jeszcze ten, co śpiewał z Turnałem, on ma też bardzo takie, ale nie, on bardzo takie chrześcijańskie piosenki ma też. Turnał też ma i jeszcze jeden takie, ojejku. No, nieważne, zapomniałam. Vespa Guzzi, ja morsuję, jeżdżę kolarką i od zawsze na motocyklu. O, fajnie. Super. A ja wreszcie mam czas, bo ja na przykład bardzo lubię się uczyć. O, wrażenia i przeżycia pozytywne. Spotykam się z fajnym facetem i mam gdzieś co inni o tym mogliby pomyśleć. No i super! Tak trzymać dziewczyno, dokładnie. I to jest fajne, słuchajcie, jeżeli tak odejdę od moich korzyści, to jest właśnie coś takiego fajnego, że czasami mi jest szkoda tych sióstr, które są w zborze i mogłyby sobie ułożyć z kimś życie, bo naprawdę są jeszcze młode i fajne. No bo ogólnie no, fajne dziewczyny są. Takie zadbane, ładne, niepalące, niepijące często, nie? No i... Często niepijące. No niepalące są, a niepijące to wiesz, różnie. Często, bo znam pijące. Powiem ci, że... Ewa Esse. Ewa tam, ty już mi nic nie wpłacaj, bo ty już wpłacasz Ewa, non-stop. Ewa, kochana, ja nie wiem, nie pytam... Jest na, napisałem, na ekranie jest. Pasek postępu. Celowy. No, no. Natomiast, wracając do tematu, słuchajcie. Tak, szkoda często, mi tych sióstr. Często niepijące. Tak, no dobra, no niepijące, niech będą niepijące, ale dalej tkwią w tej organizacji i nie ułożą sobie życia, dlatego że czekają na Armagedon, aż się zjawi, nie wiem, jakiś ten książę, znaczy nie książę, jakiś, ojejku, ktoś tutaj dzwonił. O, przepraszam was, ale żeśmy nie odebrali. Bo nawet nie było słychać, misiu. Tak, więc nie ja było przepraszam, słychać. Przepraszam, co tam znowu pomieszałeś. Nie wiem, dlaczego nie było słychać. Ale zaraz może oddzwonimy. Coś pomieszałeś. A spoko, oddzwonimy. Oddzwaniamy. Halo, halo.
Halo? Witaj, witaj, przepraszam, hej. Nie zdążyliśmy odebrać, nie zauważyłem, że dzwoniłeś, odzwaniam. Aha. Maciej z tej strony. Z Czech dzwonię. Z Czech? Z Czeska. Zdrawimy Czesko. Witamy Czesko. No widzicie, tak mówicie, co tak lubicie robić, gdy się przebudziliście. A widzisz, a u nas ta sama sytuacja, myśmy odeszli od nich już lat temu, dwa. No to nie chodzi. Ściście troszeczkę komputer, jeżeli możecie, czy tam ten YouTube. Jak mogę go wypiąć w ogóle? Nie wypinaj. Nie wypinaj. A te, co jest? Nie, ja mam słuchawki, także to mi jest to jedno. Ale słychać w tle, wiesz, dobrze. Ale to już, nie wycisz tylko, po prostu wycisz, ścisz troszeczkę, żeby nie było słychać. Bo jest tam z opóźnieniem słychać i to przeszkadza, wiesz? Ale on jest wyciszony. Nie, już teraz jest zupełnie. Dobrze. Zupełnie. Już teraz jest w porządku. No. Już jest okej. Już teraz możesz, no to no, super. Mów. Mhm. No, myśmy się tak wybudzili jakieś dwa lata temu, ponad dwa lata temu, widzisz, a z czasem... No ja mam rentę akurat, także tego czasu mieliśmy więcej, ja miałem więcej i właśnie szperałem po takich różnych rzeczach. A głównie mnie nurtowało właśnie ten COVID. No, że pierwsze takie informacje to były takie uspokajające. Ale potem, jak zacząłem sobie notować to wszystko, wiesz? Mhm. Po kolei i mówię tak, tutaj mam powiedzmy na kilka zdań, co sobie mogę zapisać, ale po tym trzecim czy czwartym mi A4 kartki brakowało. Ja mówię, ty kraso, co się to dzieje tam? I wtedy właśnie mnie tak to ruszyło. Ja mówię, co oni w końcu robią, a potem patrzę, a strażnica chyba się odwołuje na ONZ, na OSN. Ja mówię, no to wybory. No to ja zaraz za nich, nie? Co się to dzieje? No i właśnie zaczęły się takie wyszukiwanie w internecie. Takich właśnie grup, które po prostu coś o tym wiedzą. No tak jak wy, ale wcześniej to był czekaj, kto to był? A nie, to był Marek Klimas, on świadkiem nie był, ale piękny, piękny ma takie podejście do odkłamywania tych wszystkich kłamstw świadków. No ale dobra. Ja teraz, też słuchałam na teraz, początku, no. Tak. No ja go słucham zawsze, nawet dzisiaj miał świetny materiał na 1 Koryntian, zdaje się, 10:9. No, a oni tak tam pięknie to zakłamali łobuzy, że szkoda mówić. No. I ten. Ale co? Ten wolny czas. Wiesz, ja go szukałem, tak lubię muzykę. Zresztą ja rysuję, grafiki robię rzeźbie też, mam parę rzeczy wyrzeźbionych w domu. Także w sumie i muzyka, także taki wiesz, także taki po tej rozumie stronce. No i proszę ciebie, no pewnie się wziąłem za gitary, bo kiedyś grałem, mieliśmy zespół, ale to jeszcze w Polsce, w Zabrzu. Ale potem się wszyscy rozjechali, jeden do Niemiec, drugi do Stanów w końcu, a ja zostałem tak jak ta sierota sam, no i z kim grać. No, także gitara poszła w kąt. No i właściwie to mi żona przypomniała, Irena. Mówi, wiesz co, słuchaj, ty tak grałeś tamtego, może byś mi coś zagrał. Kupiła gitarę. Prezent. Ibaneza. Okej, to jest dobra gitara, no. Fajna, pięknie gra. No ale potem apetyt urósł. No to na Fendera się musiałem rzucić elektrycznego, ale przedtem również na Ibaneza.
A okazało się, że to było dalej za mało. No to klawesy od Ronalda. V-ką, bo rozumiesz, ja. To ja nie wiem. I ale... zacząłem się bawić właśnie w muzykę. Kupiłem sobie program DAW. Kupiłem sobie trochę takich urządzeń do nagrywania. No i tym sobie zabijam czas od Aha. tych idiotyzmów, które były wcześniej. Powiem wam szczerze, że czasami jak widzę takie programy jak u was, Maciek, to ostatnio to byłem taki trochę taki, tylko że ja nie mogę długo siedzieć, wiesz, bo biorę proszki, a one mnie czasami tak zmulą, że muszę iść wcześniej kłaść się, wiesz. Ale czasami właśnie to jest to, nie gniewajcie się, ale był taki moment, ja mówię, czyż oni tęsknią za tym, czy jaki, czy co? Mówię tak na ten, mówię, to jest coś, no, bo to czasami brzmiało tak, że a co tam było u nich, a co tam było tamto, co tam wesołego było. Wiesz co, tak szczerze mówiąc, to wesołych rzeczy to tam było u nas, to było tyle, żeby to na jeden program nie wystarczyło. Nie no, a wiesz, są fajne rzeczy, to nie jest tak, ja jako ludzie, to świadkowie tak. Jehowy fajni są, naprawdę, ja tęsknię za ludźmi. A ja akurat nie, bo tych, co ja znałem właśnie, którzy byli fajni, no trzeba, byli fajni, a kim oni dzisiaj są? No, a kim oni dzisiaj są? Wiesz, do kogo ja mam tam wracać? Nie, no to nie o to chodzi, wiesz, no. Ja nie tęsknię za nimi w tej formie, ale gdyby się obudzili, to chętnie bym z nimi utrzymywał kontakty. A to? To wiesz, no, to tak, rozgraniczam no, to. Potrafię popatrzeć na to po prostu przez ten filtr, że oni są teraz zmanipulowani, no, po prostu. Tak, są. I to nawet bardzo, bo nawet po takiej ostatniej rozmowie z nimi to im dawałem takie proste, prościutkie rzeczy, ale im powiedziałem tylko jedno. Kochani, będziemy rozmawiać, ale mam jedną odminku, jak się tutaj u nas mówi, czyli mam jedną prośbę. Korzystamy tylko z Biblii. A, no to już jest problem. To już jest problem, bo nie masz no prawa interpretować Biblii, tak. Więc co będziesz ze świadkami? I oni, tak, i oni się zgodzili na to. I poszło taka właśnie informacja, dla jednych to śmieszne, dla jednych ciekawe, a dla innych nie. Ale jeden z braci, wiesz, a rozmawiamy na temat imienia Bożego w Biblii, nie? I tak mówię, no to tu tak, tu tak, tu tak. No jakie są dowody na to, jakie są naukowe dowody na to. A on mi na jedną ukazuje na telefonie, zobacz sobie tutaj, widzisz, tutaj mamy imię Boże, tutaj. Ja mówię, a jaki to jest język? Nie wiem. A przeczytasz mi to? Nie. No to skąd ty wiesz, że to jest imię Boże? No taki troszeczkę był taki, wiesz, na ten. No nie. No i na tym był koniec. Ale potem znowu to samo. Bo ja miałem dla nich przygotowane, bo tutaj też słyszę czasami bardzo, ojejku, bardzo dużo na temat Jehowa. Ja sprawdziłem sobie, dobrze to, ty Maciek się mówisz, dobrze, lubisz się uczyć. Posiedź troszeczkę w tej etymologii. Tam w zasadzie to się będzie tyczyć właściwie w zasadzie przekładów Biblii. Mhm. A profesorów, którzy się za to wzięli sercem, którzy przygotowują te przekłady krytyczne, z których się potem robi. I oni są przecież jednego, proszę ciebie, zdania. Ja się dziwiłem im. Ja mówię, wy słuchacie tych pierdół tutaj z tego, a co mówi wiedza o tym? No to oni mi Qumran wyjechali.
skumran, a no. Jaki tam masz? Okay. No, dobrze. Tylko to trochę nie na temat, bo dzisiaj rozmawiamy o tych korzyściach. Może tak, tylko że się tak, tak, tematu. Tylko tyle. Tylko, no i to, no, to ma to związek. Ja ci zaraz powiem czemu. Mhm. Dlatego, że te osoby właśnie, z którymi na ten temat rozmawiałem, no to oni się uważali wcześniej za przyjaciół. Chętnie przyszli do domu, pogadaliśmy sobie, czy przy kawie posiedzieliśmy. Okay. A potem co? No, okay, a dobra, potem gdzie oni są? Powiedz, no. Powiedz, jak to, jak się poprawiło twoje życie po tym, po odejściu, nie? Co no, jak teraz, dużo. Jakie korzyści teraz widzisz? A, bo wiemy, o złych rzeczach można mówić, tego jest dużo, to może jest temat na inny odcinek tak no. Naprawdę, ale dzisiaj rozmawiamy o korzyściach, no. Nie, wiesz, nie... No to, tym, no to właśnie z tego ci wyjdą i korzyści teraz, no. Dlatego, że właśnie jak wróciłem tak myślą do tego, jak było z nimi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja to pomalutku wypierałem siebie, mówię, wziąłem się za muzykę, za czytanie czegoś innego. Czyli po prostu miałem książki, mam książki, czy czytam takie właśnie książki, które się nawet dotyczą historii Polski, tej myśli takiej wiesz, która jest związana jak Dmowski, a tak dalej. Ale głównie to spokój. A, to jest właśnie, to jest korzyść, wiesz, ja też no, to mam, widzę, że tak. Nic nie muszę, nikt mnie za nic nie rozlicza, nikt mi nie patrzy na ręce, jest moja sprawa, co ja zrobię, co oglądam, co czytam, czym się zajmuję, ile czasu na to poświęcam, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa i to jest fajne, nie? Że w końcu moje życie należy do mnie. No i nie ma wyrzutu sumienia, bo jednak byliśmy w organizacji, to były co chwilę. Że tam nie zrobiłeś tego, tamtego, nie przygotowałeś się, a tu na zebraniu nie odpowiesz, bo przecież już jest presja, że wszyscy odpowiadają, a ty nie. Więc tak, to... A jak już dzwonisz z Czech, to powiedz, jak tam wygląda? Czy tam też tak w dużej, wielkiej ilości się budzą świadkowie w Czechach? Nie wiem, wiesz, czy masz... u nas tym jest bardzo trudno to, że tak powiem, zdiagnozować tutaj, jak dużo osób się budzi. Dlatego, że tutaj nie ma takich właśnie ludzi, tak jak wy. Tutaj nie mamy w Czesku takich. To była jedna osoba z Ostrawy, ale to było już 2 lata, może nawet więcej, jak już z nim kontaktu nie ma, a tam w zasadzie, tak szczerze mówiąc, wiele o tym nie mówiono. Wiesz, tak szczerze mówiąc, bardziej o tym właśnie, jak się wybudzali, to mówię to sprzed 2 lat, tak. Że wybudzali się tu nie tylko szeregowi świadkowie Jehowy, ale dwóch nadzorców, jak to się mówi u nas, podróżujących. Obwodowych. Czyli tych obwodowych. Tak. No, nie, podróżujący to jest co innego niż obwodowy. Przepraszam. To jest no, to samo. No ale u nas się to tak mówi, no, że to jest taki, wiesz, on przyjeżdża taki obwodowy właśnie, tak jak w Polsce. I on przyjeżdżał tutaj, proszę ciebie, ale tutaj omijamy to. I on właśnie miał u siebie w studio, właśnie, bo miał u siebie w studio w domu, tak jak u was, i oni się wypowiadali na to. Że między innymi im tutaj w Czesku, widzisz, oni nie potrafią tutaj pomóc komuś tak, kto by się chciał wybudzić. Raczej woleli oni właśnie się wokół swojej firmy kręcić. Jak im to pomogło, że on był świadkiem, że oni widzieli w nim uczciwego człowieka, a tak dalej. Ale żeby taki temat poruszyć, tak jak u was on jest, zapomnij. No i ten kanał padł. I w sumie tutaj jest tym bardzo, bardzo ciężko tutaj, żeby tutaj zdiagnozować, ilu świadków odeszło. Z tego tylko, co się zdołałem dowiedzieć,
to liczba świadków tutaj z 17 tysięcy spadła chyba do 15 z czymś. Także jest to duży spadek. Trochę jest, tak, to już troszkę jest. No, jest to duży spadek, jak na Czechy. Czechy są dosyć ateistycznym krajem, nie? Też. O, i to bardzo, no. To mi to bardzo ateistyczny kraj. Tutaj o Bogu w zasadzie to z tobą nikt nie chce tutaj nawet mówić. Chociaż tutaj mamy takich znajomych w Czesku, tutaj niedaleko od nas są. Mają domek, no i tak na kawę byśmy tam byli. Ostatnio jak się lepiej czułem, to tak żeśmy u nich byli. A widziałem, że mają Biblię w domu. A ja mówię, a czytacie tą Biblię troszeczkę i tak dalej? Nie. Ale mówi, no mamy ją, ale nie czytają. Nie otwierali wcale jej. Wiesz, oni to tylko mają chyba dla albo po mamie, albo już tylko tak, że tak, żeby tylko była w razie czego. Ja nie wiem, po co oni ją tam mieli, jak nie czytają. Także to jest bardzo, tu są bardzo, czasami bardzo trudni ludzie. No są. Oj, bardzo. No dobrze, trudno. Słuchaj, to dziękujemy tobie. Damy szansę jeszcze innym, żeby się wypowiedzieli. No jasne, bardzo dobrze. Ci dziękuję za Także za mocno was ściskam, ja również. Czesko. Graj dalej. Twórz piękne pieśni, że bądź wspaniały rzeźbiarzem. Bluesy jakieś takie głupoty. Ja. A i super, no blues oczywiście. No teraz już mniej. Coś wspaniałego. Teraz już mniej trochę. Pozdraw Mandzielku. No, ale to jest mój taki blues, wiesz, to nie jest taki ten łubu, taki wiesz, tak jak tych bluesmenów czarnych, ale taki bielszy trochę. No, tak, no dobrze. Także dajmy szansę. Może, dziękujemy. Tak. Także damy szansę innym, ale mocno was ściskam i pozdrawiamy, pa. No, pa, pa. No dobra, co my tutaj mamy? Jedź na, możesz mi przesunąć troszkę, bo przeczytamy Jola może komentarze. Czat. Ale możesz mi dać masz myszki myszkę, trochę. Proszę. Pożycz myszki ja mam trochę. Drugą. A no widzisz, masz dwie. Co my tutaj mamy? Że Kazik to już czytaliśmy. Tutaj, że Prince też głosił. I Agnes pisze, ja dalej tkwię w org, bo na razie muszę, jestem dorosła. A nawet tutaj boję się pisać, że mnie namierzą, bo to jest chore. Zazdroszczę wam i wierzę, że niedługo też poczuję tą wolność. Super, że jesteście. No, Agnes, przykro mi, że masz taką sytuację. Strach ma wielkie oczy, tak ci powiem. Bo ja to się czułam, jak się budziłam. Ja się szybko wybudziłam, więc ja się czułam jak w seksmisji. Jak w seksmisji wyszli z tych wszystkich nor i zobaczyli, że bocian jest, nie? I że to ja się tak czułam, ale... Strach ma naprawdę wielkie oczy. Najgorsze, co mogą ci zrobić, to cię wykluczyć i odseparować od siebie. Ale to jest najgorsza rzecz, jaką mogą dla ciebie zrobić. Nic więcej. A potem już powoli jest wolność, która z biegiem czasu staje się jeszcze bardziej taka atrakcyjna, nie? Tato, dobrze mówię? Dobrze mówisz. Tak, Prince'a mieli kasę, tak. Tam zresztą był jakiś problem z pieśniami, bo on po śmierci, nie? Że też towarzystwo się... No, nie pamiętam dokładnie. Coś było coś tam z tym, że rodzina chciała od towarzystwa prawa autorskie, nie? Zresztą oni... Nie, on chyba przepisał jakieś pieniądze na towarzystwo i rodzina się... Ona nie chciała, żeby tak, to poszło że tam miliony jakoś, tak. Już poszły, tak. W każdym razie oni zawsze lansują się takimi osobami, nie? Chętnie mówią o takich ludziach, którzy zrobili jakąś karierę, ale tak, to nie możesz. Siedź w domu, chodź na zebrania. No, dokładnie. Nic dla siebie. Tak, Agnes, no nie wiem, ktoś ci tu doradził, żebyś do nikogo nie pisała. Jeśli się boisz, to jak nie znasz osoby, to lepiej, nie wiem, jak chcesz z kimś kontakt, to lepiej, żeby Maciek przekazał kontakt, nie? Jeśli miałabyś taką ochotę, oczywiście. Jeżeli chcecie się skontaktować, to napiszcie mi wiadomość. Chcę się skontaktować z X i daj swoje imię i ta druga osoba niech, czy tam z Nick, i ta druga osoba niech mi napisze też wiadomość na WhatsApp, że chce się skontaktować z tą osobą i nawzajem podajcie swoje numery. Ja wtedy was skontaktuję razem. Tutaj na czacie nie podawajcie. No, na czacie nie podawajcie, bo to wiecie, no różnie to bywa, po co macie się potem stresować i denerwować, nie? O, Maria, namalowałam ponad 20 obrazów. Tak zwane malowanie po... Po numerach. O, mogę obdarowywać kogo chcę, ale super. Świetnie.
Super. Ja nie umiem malować niestety. Ty umiesz, nie? Joleńko, prześlicznie wyglądasz. Ojejku. Dziękuję. Miło mi z twojej strony. Moja żona, słuchajcie, im jest starsza, tym jest ładniejsza. Ja nie wiem, jak to działa. A bo jestem jak stare wino. Im więcej piję wina, bo mogę w końcu, bo w orgu nie mogłam, tym lepiej jak wyglądam. Nie starszym nawet mogłaś być. Jest pełno starszych alkoholików. Co nie możesz? Tylko trzeba się kryć. No dobrze. Tak. Wszystko wolno, tylko trzeba się dobrze ukrywać. Czemu świadkowie przestali chodzić po domach? Bo im się nie chce. Bo im się nie chce. Oni mogą, ale nie chcą. Niewielu jest, którzy to lubią. Znaczy, wiesz, no teraz to jest tak, że oni nie muszą sprawozdań zdawać. Więc ja myślę, że 3/4 ludzi nie wyjdzie. Są ludzie, którzy rzeczywiście lubią rozmowy z ludźmi i wyjdą, tak? I będą głosić więcej niż normalnie. Ale 3/4 świadków ma opory. To nie jest naturalne łażenie po domach. Nie każdy się do tego nadaje. Ja pamiętam, że ja musiałam się... Ja ogólnie jestem straszną introwertyczką. I ja... Dla mnie to było... To ja musiałam się przemóc za każdym razem, kiedy miałam iść. To był taki przymus, który mi na plecach siedział. Więc przypuszczam, że mnóstwo osób, świadków po prostu się z tego cieszy, że nie musi w końcu oddawać owocu i tego momentu najgorszego, gdzie musisz pod koniec miesiąca, ojejku, już ktoś dzwoni do mnie, nie, muszę to, muszę, nie? To myślę, że chyba też dlatego nie chodzą po domach. Mhm. Basia pisze, Agnes, trzymam za ciebie kciuki. Przestałam, Anna pisze, przestałam robić pranie mózgu dziecku, jestem szczęśliwszą mamą i Wnusia ma babcię. Kiedy chcę, bo gdybym się nie obudziła, bym stała na stojaku zamiast bawić się z Wnusią. No dokładnie. Tak, dokładnie. Nasze rodziny, jeśli się obudziliśmy, wszyscy mają na tym naprawdę więcej. Zyskują. Nasze rodziny zyskują. Po prostu. I jesteśmy, mi się wydaje, że my jako też rodzina jesteśmy bardziej wyluzowani. O, to zdecydowanie. Nie, tacy... Na pewno mamy lepszy kontakt z dzieckiem teraz. Tutaj zaraz dojdziemy do komentarza, bo tam jest komentarz o dzieciach, to coś powiem jeszcze. Tak, jak to dojdziesz. Prawda. Mamy zostaw lepszy... to, mamy... idź dalej. Wrócimy okay, do no tego. No dobra. Piękna szminka. Ja nigdy nie używałam wiosenny wietrzyk czerwonej szminki. Mój Maciek zawsze... Ja pamiętam, jak mój Maciek zawsze na zebraniu zgłaszał się, słuchajcie, i zawsze mówił... Jak zawsze to mówiłem. Co zebranie się zgłaszałem i zawsze to mówiłem. Zaraz usłyszycie, co? No. Nie, czasami się zgłaszałeś. Aha, no to już to inaczej wygląda, no. Ja pamiętam, jak ty mi, już nie wiem, co powiedzieć, ale ja pamiętam, jak ty mówiłeś, że kobieta, która nosi buty w takie te, to są takie kozie brudki, takie, no, pamiętasz? Tak. Takie szpice, wiecie, takie, nie wiem, jak one się, no na pewno się jakoś profesjonalnie nazywają, no to one coś tam imitują i to w ogóle, nie wiem, jaką on ma teorię pod tym względem. I jak kobieta... Miałem może, nie wiem, czy mam. No właśnie. No. I jak kobieta ma czerwoną szminkę, to prowokuje. I zawsze, ja nigdy nie używałam czerwonej szminki. Nigdy. Bo on zawsze mówił, że kobieta, która zakłada czerwoną szminkę, to prowokuje. I do dzisiaj... czego mnie prowokujesz dzisiaj? Właśnie, dzisiaj założyłam i on się tak patrzył. Ja to mówiłem kiedyś, jak miałem chyba ze 20 lat. Co ty mi tutaj gadasz? Co? No. Ja tylko pamiętam, że raz na zebraniu powiedziałem, że... Bo jakieś tam było o krótkich spódniczkach i ja powiedziałem, że mi nie przeszkadzają krótkie spódniczki. O, ludzie. Ale była wtedy wojna. Myślałem, że komitet będę miał zaraz. Ale jak ja się wściekłam. On się, pamiętam, zgłosił się i powiedział, że mu nie przeszkadzają krótkie spódniczki. A my wtedy chyba byliśmy bardzo krótko po ślubie. Jakoś tak może ze 2 czy 3 lata. Słuchajcie, on to powiedział u mnie w zborze, w starym zborze, w Psarach, gdzie tam po prostu taka zaściankowość, że to... Że... No, po prostu, no to była masakra. No bo mi nie przeszkadzały, no jak ktoś patrzy po nogach, no to ja nie wiem, dla mnie to nie jest problem, niech sobie ktoś chodzi, nawet z piersiami na wierzchu mi to nie przeszkadza, bo to dla mnie nie jest problem. Nie wiem. Dobra, Jola, czytaj dalej komentarze. Tak, co my tutaj mamy? Wespa mówi i ja maluję, on mówi, ja maluję akwarelami motocykle i dziewczyny. Uj, uj, uj. Maciek, umyj się dzisiaj, żona prowokuje. Właśnie zobacz, widzisz, jak ja jestem czerwony, ja mam jakieś uczulenie na mnie. Szampony i tak dalej, więc zawsze jak się umyję, wiesz, jak wyjdę, ja jestem po prysznicu... Dlatego się rzadko myjesz. Dlatego się rzadko myję, tak, w ogóle się nie myję. Jak wyjdę po prysznicu, słuchajcie, to jestem taki potem przez parę godzin czerwony, no. Także dzisiaj wróciłem z psami, musiałem się wykąpać. I o, mam taką alergiczną reakcję skóry. Także może do końca live'a to tutaj żeśmy przeskoczyli za dużo. Nie my, ty. Ja przepraszam.
Basia pisze, myślę, że wielu i wiele z nich są wybudzeni, ale nie mogą odejść z organizacji ze względu na rodzinę i pracę. Tak, to jest prawda. I wiecie co? I tak sobie czasami myślę o tych osobach, które są wybudzone, ale mimo wszystko chodzą na zebrania z całymi rodzinami. I powiem wam, że naprawdę podziwiam te osoby, bo ja bym... Znaczy, u nas jest trochę inaczej, bo my wszyscy jesteśmy wybudzeni, więc to jest inaczej. Ale jak kogoś kochasz i nie chcesz stracić rodziny, bo kochasz te osoby i wiesz, że jak odejdziesz, to ci się wszystko rozwali i siedzisz na tym zebraniu, słuchajcie, i słuchasz tego gadania, tego wszystkiego, a tu jeszcze mąż czy żona od ciebie wymaga, żebyś był bardziej gorliwy. Tak jak ja pamiętam, do Maćka zawsze mówiłam, a mógłbyś być sługą pomocniczym, nasza rodzina by na tym zyskała. Co ja jest... nie chciałem. No, ja pamiętam, to jest naprawdę przykre, że... No ja podziwiam te osoby, naprawdę podziwiam, bo... No. Jeszcze jak im nie zależy na tym, co tam mówią, to siedzą i no dobra, fajne towarzystwo jest, nie? Bo po zebraniu pogadasz, pośmiejesz się, zawsze jakaś tam rutyna. Ale jeśli cenisz sobie prawdę i wiesz, że cię kity wciskają, to jest no bardzo męczarnia. Nie? Konsument petent, żyliśmy jak w seksmisji, ale no to jest prawda. No ja właśnie nawet miałem dodać przed live'em tę scenę, wiesz, kiedy wychodzą z tego namiotu i mówią bocian, bocian! Jak on żyje, to my też możemy. Ale ja się naprawdę tak czułam, słuchajcie. Dokładnie się tak czułam, jak wyszłam. Że skoro inni żyją, inni sobie dawali radę, to dlaczego ja miałabym sobie nie dać rady, nie? No. Ja się tak czułam, dokładnie tak. A jak się popatrzy w zborze, to jest tych ludzi, którzy właśnie mają problemy, jest większość, nie? Popatrzysz, to jest cały... No większość zboru to są chorzy ludzie, którzy nie potrafią sobie dać rady w życiu. No nie przesadzaj, no już, no, proszę tak. Cię. Ja myślę, że te osoby sobie bardzo dobrze dają radę, bo dużo osób jest, którzy mają bardzo skromne prace, jeszcze do tego głoszą i jakoś żyją, więc wiesz, no na te warunki, jakie są u świadków, to sobie dają radę. Czytaj czat. Mhm. Mimi, o właśnie Jolu, te wyrzuty sumienia, ja się już przed... laty zastanawiałam, czy to moje sumienie, czy innych. Czy się muszę wstydzić, czy nie. I kiedy to zrozumiałam, to już było z górki. No, to jest prawda, że wyrzuty sumienia u świadków, jakby byliśmy, to były ogromne. To się nie oszukujmy. Ja przynajmniej takie miałam. Ja zawsze wiedziałam, że, nie wiem, byłam pionierką, nie wypracowałam 5 godzin i ja to przeżywałam, że jak ja mogę... Co? Pies ma sen. No biedny. Aż szczeka, nie? No, także no, te wyrzuty sumienia u świadków to rzeczywiście. Ale jak już odejdziesz, przyzwyczaisz się do tej wolności, do tego, że wiesz, kim chcesz być, nie? Chociaż to też nie jest tak, bo jak ja byłam wychowywana jako świadek, to mi nawet do dzisiaj jest ciężko określić, kim ja jestem albo kim chciałabym być. To jest takie bardziej... Mamy telefon. Halo? Halo, halo. Halo, z tej strony Judyta. Witaj, Judytko. Tak mówiliście o tym bocianie i też to się, że tak powiem, ja też się podpinam pod takie uczucie. Pamiętam, zawsze mnie przerażało, jak byłam w orgu, to takie myślenie, jak ludzie mogą funkcjonować, żyć, jak oni nie mają takiej nadziei na przyszłość, jak w ogóle można tak żyć, nie? Mhm. I się okazało, że tak się da, że to wcale nie jest takie przerażające, jak mi się wydawało, że wcale nie kładę się spać z jakimś przerażeniem, nie wstaję jakaś spanikowana, że właśnie czuję się spokojna, że teraz jakby na to patrzę z perspektywy czasu, to mam wrażenie, że to ciągłe myślenie o tym końcu, o tym, że jest źle, to właśnie podkręca ten strach w świadkach. A ludzie, no ludzie w świecie nie są tym tak bombardowani. Wiadomo, no oglądają telewizję, ale to ja na przykład mogę wybrać, że nie oglądam telewizji, tak? I generalnie się od tego odcinam i czuję się spokojna. To jest właśnie niesamowite, ten taki spokój wewnętrzny, że jakoś to będzie. Czyli na tej zasadzie, że no, ludzie istnieją od iluś tam lat, tak? No wiadomo, dzieją się różne rzeczy na świecie. Są te dobre rzeczy, są te złe rzeczy. Ja jestem jakimś tam cząstką tego, jakimś małym, no małym człowiekiem w porównaniu z całym tym światem, ale no moje życie też jest ważne i też muszę je przeżyć tu i teraz. Właśnie to dało mi odejście od świadków, to
no to w wieku 33 lat poszłam na studia, bo gdzieś to we mnie zawsze było tak odsuwane, to znaczy się, ja generalnie lubiłam się bardzo uczyć, byłam raczej dobrą, pilną uczennicą, no ale też to myślenie, tak, było tego typu, wybierz jakiś praktyczny zawód, nie, no żeby było tak. Żeby był praktyczny zawód, tak, no więc nie żałuję, powiem tak, nie żałuję, że skończyłam tą szkołę, którą skończyłam, bo skończyłam dwuletnią szkołę medyczną i nie miałam nigdy problemu ze znalezieniem pracy. Pracuję też z fajnymi ludźmi, w fajnym środowisku, ale to jakby nie jest, to nigdy nie było to, co chciałabym robić. Takiego, w jakiś sposób od jakiegoś, miałam takie przeczucie od już jakiegoś dłuższego czasu, że powinnam robić coś innego, że nadaję się do czegoś innego, tak? Że tutaj się w jakiś sposób marnuję. No i właśnie w momencie, jak zaczęłam się budzić, no to stwierdziłam, dobra, to idę na studia. Też przez wiele lat, nawet jak myślałam, dobra, poszłabym na studia, zawsze miałam taki problem z myśleniem, no ale co ja bym chciała robić, co ja bym chciała studiować. I wiesz zawsze co, to ja bym to, siebie nie... słuchał. Tak? Mówisz, że... Tak? Tak, no widzisz. To jest... No mów, śmieję się, bo po prostu mówisz tak jak ja. No. Tak, bo to było zawsze takie, co ja bym chciała robić i zawsze było tak, uczepiłam się powiedzmy jakiejś tam jednej myśli i zaraz przychodziła mi następna, a może jednak to, a może tamto i to było takie wkurzające, bo ja mówię tak, dobra, nie chcę nawet iść na te studia, gdybym już faktycznie miała pójść, a jeszcze nie byłam wtedy wybudzona, bo jeśli się okaże po roku czy dwóch, że ja jednak tego nie chcę robić, to bez sensu, nie? No. I to tak trwało właśnie jakiś tam czas, no i właśnie zaczęłam się budzić. Też mi się wydaje, że troszeczkę to była związane z jakąś taką złością, z tym, że też tam przy budzeniu się tak te sprawy takie pedofilskie gdzieś wychodziły, tam czy czytałam o tym. Potem właśnie i powiem wam, że poszłam na studia prawnicze. Wow. Także w tej chwili jestem na drugim roku. No to gratuluję, na zaocznych studiach, nie? No, ale, nie ma znaczenia, ale powiem słuchaj. Wam, że... Nikt ci nie będzie potem w papier zaglądał. Powiem ci szczerze, ja skończyłem studia i nikt się mnie nigdy o dyplom nie pytał. Także równie dobrze mógłbym naściemniać, więc... powiem wam tak, no nie jest łatwo, bo to jednak są trudne studia, trzeba się naprawdę dużo uczyć, tym bardziej, że na zaocznych mamy trochę mniej na przykład ćwiczeń, więcej musimy jednak sami robić, ale niesamowicie się z tego cieszę. Mam nadzieję taką, że być może kiedyś pójdę w taką ścieżką, że gdzieś ta wiedza się przyda, tak? Na takiej zasadzie, może jakimś byłem świadką, może pójdę gdzieś dalej, może... No, chciałabym, żeby tak było. Gdzieś, może zobaczymy też, jak to się będzie rozwijać czasem, nie? Ale no, chciałabym, żeby też ta wiedza, która gdzieś tam zdobędę, żeby faktycznie mogła gdzieś tam... Może komuś pomoże kiedyś, o tak. Będę mogła komuś pomóc, albo coś jakaś inicjatywa na przykład obywatelska, nie? Coś, no, ale też muszę wam powiedzieć też taką zabawną rzecz, jak strasznie to wszystko właśnie skontrolowane przez organizację, to moja mama, ona jest dalej, tak, w orgu, jest niepokłócona i ona, jak powiedziałam, już potem dowiedziałam się, że dostałam się na te studia, że będę chodzić, ona mi powiedziała tak, mówi, a sama też kończyła studia, to też trzeba powiedzieć, bo jest też po studiach. Powiedziała tak, mówi, no, bo ja to w sumie nie wiem, jak ona to powiedziała, żebym teraz nie przekręciła, coś takiego, że ona to w sumie zawsze zastanawiała się, dlaczego ja nie poszłam na studia. Ale nigdy, słuchajcie, nigdy mi tego nie powiedziała. Właśnie to jest straszne, że org tak. powoduje, że nawet jeśli moja matka, tak, która miała taką opinię i stwierdziła, że no, powinnam pójść na studia, no nie? To nigdy mi tego nie powiedziała. Dopiero dowiedziałam się o tym w zeszłym roku, nie? Także to dla mnie takie było, powiem wam, że to dla mnie to było straszne. Straszne, bo no jak w ogóle ta organizacja działa na ludzi, nie? Tak. Że matka ci nawet czegoś takiego nie powie. No córka, czemu ty nie idziesz na studia? A ty, nie? Byłaś, ty byłaś od nie? małego wychowywana w rodzinie, tak? Z tego, co rozumiem. Tak, to znaczy tak. Moja mama przyjęła chrzest, jak ja miałam niecały rok czasu. Ojciec nigdy nie był świadkiem, nie? Także tak to wyglądało. No ale moja mama te studia kończyła jeszcze zanim mnie... Moja mama tych studiów przecież nie kończyła, zanim ja się pojawiłam na świecie, tylko ona je kończyła, jak ja miałam tam 9... Jakoś kończyła, jak miałam 12 lat te studia, o tak. Ona musiała się potem dokształcać, zrobiła te studia.
Chociaż też myślę, że wcale nie było jej łatwo, no bo miała już dzieci, bo właśnie była już w organizacji. Ale zrobiła to, nie? Zaparła się i to zrobiła. Ale zrobiła, no więc to jest też... No. Właśnie to jest właśnie to, że jak jesteśmy wychowywani, ci, którzy wychowywani byli w tak zwanej prawdzie, to ciężko jest potem w wieku 30 czy tam 40 lat odkryć, kim ty chcesz być, nie? Bo zawsze było tak, jak mówiłaś, tak. Ten praktyczny zawód, wybierz coś, co ci się przyda. Coś, co będzie łatwe, szybkie, ale pieniążki będziesz wrzucać, nie? I tak, tak ciężko jest potem odkryć, nagle chcemy wszystko, nie? Chcemy tu, tam, siam, nadrobić ten czas stracony, nie? No. Mhm. Znaczy ja też myślę, że to, że poszłam na studia, mi to też bardzo pomogło w takim... tej zmianie środowiska. Nie powiem, że mam na studiach, mam teraz nie wiadomo jak bardzo głębokie te relacje, tak? Czy nie wiadomo wielkie grono znajomych, ale to była naprawdę dobra bardzo decyzja, jak na to patrzę teraz, bo ja po prostu weszłam w inne środowisko, innych ludzi, tak? Choćby i, dlatego. Tak, właśnie dlatego, że tutaj coś straciłam, tak? Bo naprawdę no, te znajomości się, wszystkie straciły. Urwały, takie, tak. Naprawdę wszystkie, tak, straciły się. Moja mama mnie w sensie toleruje, tak, bo ja w ogóle muszę to powiedzieć, jestem żoną Bartosza, tego, który tak pisuje różne rzeczy, ale wiesz, on jest wykluczony, nie? Nie kojarzę Bartosza. Dobra, porozmawiajmy o prawdzie, prowadzi ten kanał. No to już wiem. No. Tak. Dobra, i on jest wykluczony, więc moja matka nie rozmawia z moim mężem, co też jej dałam, powiedziałam jej wprost, że mi się to nie podoba. To też to jest w ogóle straszne. Moja mama jak nie poznała prawdy. Jak została świadkiem, to jej rodzice, najbardziej mój dziadek, jej ojciec, nie odzywali się do niej przez 2 lata. Dopiero jak się pojawiła moja młodsza siostra, tak? Moja młodsza 2 lata siostra, dopiero wtedy serce zmiękło i zaczęły się te kontakty jakby, odrodziły się, nie? No bo była kolejna wnuczka. Ale i moja doświadczyła ze strony własnych rodziców ostracyzmu. Ja jej to powiedziałam, tak? Mówię, to jak to jest, że teraz ty robisz dokładnie to samo? To samo dzieciom. No, wprawdzie no, mój mąż nie jest jej synem, no, ale jest moim mężem, tak? Więc przynajmniej jakby to się tak skończyło, że ona powie dzień dobry, chociaż tyle, chociaż już niektórzy by nawet tego nie zrobili, nie? No bo to już jest przywitanie się, nie? To też już jest, grzech dla niektórych. No ale ale właśnie ale bardzo mnie to boli, jak to wygląda. I też powiedziałam wprost mojej mamie, że nie życzę sobie tak, żeby zabierała naszą córkę na zebrania. No i powiem wam, że szanuję to. Właśnie to jest ciekawe, że mimo tego, że jest w orgu, to ma... Tak, właśnie, że mimo tego, że jest w orgu, to widzę, że nie robi na przykład mi tak zwanej tej kreciej roboty, tak, że nie wiem, jak córka tam jest, czy przebywa z nią, że ona na przykład chce jej czytać, nie wiem, zbiór opowieści biblijnych, albo że coś tam próbuje, nie? Jakieś tam tak... Właśnie, więc mimo tego, że ona jest w orgu, ma w sobie na tyle takiej, powiedziałabym, elastyczności, że potrafi jakoś manewrować między tymi dwoma światami. Nie, no bo tak jak mówię, no nie jest do końca taką jednoznaczną osobą, bo też studia skończyła, nie? Więc jakby ja mam naprawdę taką nadzieję, że ona się któregoś dnia wybudzi. Myślę, że chyba większość świadków ma taką nadzieję, byłych świadków ma nadzieję, że ich bliscy się wybudzą. No ale jak to będzie, zobaczymy. Natomiast no, tak jak powiedziałam, dla mnie to był właśnie duży przełom, bo poszłam na studia. Czuję się spokojniejsza. Te weekendy są przede wszystkim takie naprawdę dla człowieka do odpoczynku, nie? Twoje, nie? Że, tak, że są właśnie, że człowiek naprawdę może pójść na ten rower, jak chce i się nie przejmuje, że coś tam, że no ma, jednak coś jest z tego życia, nie? Mhm. I to takie uczę się też tego właśnie, żeby to nie odkładania życia na potem, nie? To, co chcesz zrobić, to rób. No tak, albo jeśli nie masz oczywiście na to możliwości, nie wiem, finansowych czy jakichś innych, no to jest inna sprawa, ale jeśli masz coś, możliwość zrobić, to rób to. Po prostu masz to życie, korzystaj z tego. Zawsze coś można zrobić. Wiesz, tutaj ktoś pisał, że jest po 70. To nawet po 70. To warto coś zrobić dla siebie. Ciągle jest czas. Póki człowiek żyje, to może coś zrobić dla siebie, nie? Zawsze można powiedzieć, wiesz, jestem po 30, to już na studia za późno. Nie jest za późno. Wcale nie jest za późno. Ja tak skończyłem. Dokładnie. Ja skończyłem... Ile ja miałem, jak skończyłem uniwersytet?
35? Ja miałam 38, jak skończyłam jubilerstwo. No, moja Jola, słuchajcie, jubilerstwo skończyła. Ja miałem 35 lat, jak skończyłem studia i słuchajcie, ciągle jeszcze można zrobić po tym karierę. Ludzie się przesiadają z jednego zawodu na drugi, mając 50 lat na przykład. Tak, ja nawet widzę w tym też taki plus. Patrzę na przykład też na siebie i na moich kolegów, nie? No to tam nie wszyscy są zaraz po maturze, tak. Jednak jak, no jest jednak to większa grupa, ale nie wszyscy. I jakby tym plusem jest to, że już w pewnym wieku, po pierwsze tak, bardziej wiesz, czego chcesz, tak. Bardziej siebie znasz, na przykład wiesz jednak, jakie masz cechy, nie? Na przykład ja widzę, jakie mam w sobie cechy charakteru, które mogą mi kiedyś pomóc w pracy, nie? Bo już siebie znam z różnych sytuacji życiowych i masz taką większą determinację, żeby po prostu te studia skończyć, no bo ja już jakby nie robię sobie, no dużo ludzi też gdzieś tam idzie do końca, nie wie co chce robić, albo no idą, żeby po prostu pójść, nie, no bo tak. Na coś trzeba pójść, a tu jednak jest jakaś taka większa determinacja, żeby tę szkołę skończyć, bo po coś, nie, że to jest narzędzie do czegoś, celem, nie? A nie cel sam w sobie, nie, to jest tak. Różnica. I to właśnie też mnie zastanawia, nie? Bo na przykład sporo u nas ludzi już ma jakieś tam, trochę oblało coś tamtego, nie, biorą jakieś tam różne, przekładają te egzaminy. I co tak myślę, ludzie, co ci ludzie robią z tym czasem, nie? W sensie młodzi, jeszcze bez zobowiązań, bez jakichś tam, bez domu, bez dzieci i mają problem, żeby podejść do egzaminu, nie? A tutaj... Tak. A ty chcesz ten czas wykorzystać jak najlepiej. Tak. A z drugiej strony sobie myślę, no są młodzi, też mają prawo się wyszaleć. Być może to nie jest coś dla nich, może muszą znaleźć swoją ścieżkę, nie? No. To prawda. Także tak to wygląda. No, fajną robotę robicie. No, dziękujemy. Ja też właśnie chciałam powiedzieć, bo tam też coś na ostatnim było chyba live o tych jakichś kuleczkach, że będziecie zbierać do tego tak. Słoja, czy coś tam, będzie, ping-pongach tak. Do słoja. No, więc ja też tam się dorzucam, bo powiem, że ping-pongi. Ping-pongi, widzisz, dziękuję ci. Ping-pongi to tak, chyba najlepsza będzie opcja. Białe oczywiście, za kobietę, żółte będą na przykład za mężczyzn, mogą tak zrobić. Może być, no. I też właśnie chciałam, w tym momencie jedna piłeczka będzie za mnie, bo to jeszcze się ja przypomnę. Pamiętam, przypomnę się, tak. Właśnie, bo też pamiętam moment właśnie wybudzania, taki wielki szok. Ja pamiętam, ja mówiłam, że ja mam po prostu bigos w głowie, nie? To był taki mętlik. Taki ten, ja pamiętam, że to sami właśnie bywało, że ja zasypiałam z tobą, w sensie, wiesz, z tym twoim podcastem, nie? No, musisz uważać, wiesz, z żoną jak ten. No, ale właśnie, bo ty masz taki kojący głos, nie, więc gdzieś ten podcast leciał w tle, ja po prostu już odlatywałam, nie, ale naprawdę, to był taki też moment, że trzeba było faktycznie, że chciało się tych wszystkich informacji, chciało, ale właśnie potem przyszedł taki już przesyt i na przykład ostatnimi czasy w ogóle nie oglądam podcastów, a zwłaszcza związanych z omawianiem, podcastingów czy tam. Ja po prostu mam tego przesyć, ja mam też jakby widzę, że to jest budowanie etap, tego to jest innego życia. Kolejny... Zrobiło robotę już, no nie? I teraz idź trzeba dalej. Bo to ja też właśnie, dla mnie największą porażką to będzie, jeżeli ludzie będą przez całe życie słuchać mojego kanału. Bo tak naprawdę to jest tak, że wiesz, to jest pewien etap. Ja staram się obudzić ludzi i przejść ten etap wątpliwości, kiedy wiesz, jest masę pytań, pokazać, że poddani zostali manipulacji i idź dalej, jesteś uwolniony. I żyj swoim życiem i nie rozpamiętuj do końca życia tego, co było, ile ci tam lat zabrali, ile pieniędzy włożyłeś i tak dalej, bo życie jest zbyt krótkie, żeby się cały czas skupiać na tym. Owszem, wypłakać trzeba, dokładnie. To nie oszukujmy się, tak? Gniew przyjdzie, płacz przyjdzie. Przynajmniej dla kobiet, nie? Ale potem idźmy swoją drogą, każdy bądźmy szczęśliwi swoim życiem, nie? Dokładnie, bo i dlatego właśnie fajnie, że te live'y są, bo to troszeczkę takie inne, ale tak jak, szanuję twoją pracę, no wiesz, ostatnio też nie słucham, bo ja cię w ogóle nie winię, bo ja też nie słucham innych kanałów. Ja się cieszę, bo ja też go nie słucham. Nie martw się, bo ja go też nie słucham. Także. Moja żona też mnie nie słucha. No, bo to właśnie jakiś przychodzi inny etap, tak jak powiedzieliście, no i trzeba iść właśnie dalej, to życie budować gdzieś tam poza i... No dokładnie. I po prostu cieszyć się tym, co mamy, nie? Nie tkwić w przeszłości, nie? Bo to jest prawda. Dokładnie. Także pozdrów dokładnie. Bartosza, porozmawiajmy o prawdzie, tak? Uściskaj go i też zachęcamy do zajrzenia do jego YouTube'a, nie? Bo on ma Porozmawiajmy o prawdzie, też super jest. Tak, możecie zachęcić. Też powiem, że ani jednego nie słyszałam.
No, ja też Maćka nie słucham, nie? Także... No, ja właśnie tak mam, wiesz co, nie słucham, po prostu jestem, że tak powiem, gdzieś tam poza tym. No, ale każdy ma inne, no, potrzeby, właśnie jedni potrzebują, więc sobie posłuchają, inni już mają jakieś inne. Dzięki bardzo, życzę miłego wieczoru. No, my dziękujemy, że zadzwoniłaś. No. Do usłyszenia. Fajnie, do usłyszenia. No, hejka. Pa. Poczekaj, bo jak gdzieś tu, gdzie ja jestem? No tu jesteś, zatrzymałem. Wyglądasz wyraziście, seksownie, jestem kobietą. Dziękuję bardzo. No widzisz, ty ładnie wyglądasz. Mój Maciek jest bardzo... Ale słuchajcie, mój Maciek sobie kapelusz kupił. Jeny. Dwa. Kupił dwa kapelusze takie kowbojskie i teraz z psami chodzi jak Abraham. Znaczy Abraham nie miał kapeluszy, chociaż może miał, kto tam wie. I tak chodzi z tym i taki wyrazisty jest, słuchajcie. Bardzo wyrazisty, bardzo. Ale australijskie kapelusze takie. Małgosia, u nas ciągle czepiali mi się moich córek o spódnicę. Inne siostry też prześladowali średniowiecze. Tak, spódnica. Ja pamiętacie, jak spódnica na... śmiali się, że na wielkość małego śpiewnika i na wielkość dużego śpiewnika, nie? Zawsze to był problem. Ale wiecie, gdzie jest... Wiecie, ja do dzisiaj nie założę mini spódnicy. Naprawdę, ja mam taką... Ja nie czuję się... Jakbym... Wyszła gdzieś, to owszem, ale jakoś tak zostało w głowie mi to, żeby ta spódniczka ma być taka jakaś, wiecie, gdzieś tam przyzwoita, nie? Pierwszy raz, słuchajcie, moja żona miała imprezę firmową. Pamiętam, zgarniałem ją w nocy z Glasgow, bo się tułali z całym zespołem z pracy po wszystkich pubach. Z imprezy na imprezę, słuchajcie, to było coś. Ale wiecie co, pierwszy to było raz pierwsze w życiu... przeżycie, no. To było w tamtym roku, nie w tym roku w sumie. Pierwszy raz w życiu byłam w takich... Mamy następny telefon. Halo, halo. No cześć. Hej, hej. Ania. Ania z tej strony. Ja chciałam się podzielić taką radością, którą mam, odkąd nie jestem świadkiem Jehowy. Właśnie to, co było mówione teraz na live'ie właśnie dotyczące stroju. Dla mnie tak było koszmarem po prostu ubieranie tego określonego stroju, który musiałam do swojej figury, że to była jakaś masakra. I taki luz od tego czasu, po prostu cała moja szafa zmieniła się. Noszę tuniki, noszę właśnie krótkie takie sukienki do połowy łydki. I to daje mi taki luz, że mogę po prostu chodzić czym chcę, tak. Że do pracy ubieram na przykład skórzane spodnie, buty takie, jakie chcę, więc ten strój, powiem wam, to jest taką wolnością, jak nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że pamiętam, jak otwierałam szafę przed każdym zgromadzeniem i normalnie płakałam. No i co się ubrać, bo... nie? I to, ojejku, ja tak. Pamiętam. Tak, bo tutaj ubrać? Tutaj biust za bardzo uwydatniony. Tam długość spódnicy. Tak, na biodrach za bardzo tu podkreślone. Tak. Tu kobiece kształt. Ojej, co to był problem, tak. No, masakra. Więc powiem wam, że skończył mi się temat po prostu stroju, który muszę ubierać taki, który jest z góry narzucony. Po prostu ubieram to, co mi pasuje do mojej figury, więc to jest tak cudowne, to jest tak ogromne wyzwolenie dla mnie. To jest jedna właśnie z tych rzeczy. No a druga rzecz, tam troszeczkę pauzy, bo tak naprawdę jednym ciągiem nie chcę mówić. Studia. Poszłam na studia mając 39 lat, bo tam też chyba zauważyłam, że była o tym mowa. Poszłam tak sobie, nie przyznając się nikomu, jeszcze będąc świadkiem Jehowy. I ukończyłam te studia. Co studiowałaś? Potem studiowałam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i terapeutyczną. Mhm. Zobaczyłam, że tam jest terapia. Gdzieś ten temat mnie intrygował. Nie za bardzo wiedziałam, co to jest za kierunek. No w tym momencie pracuję jako pedagog szkolny. Oj, super. I pedagog specjalny, tak? Więc to była rzecz, która gdzieś tam sprawiła mi ogromną frajdę. I to był ten moment, który właśnie gdzieś tam się ocknęłam, jak miałam do przedstawienia prezentację z grupą swoich znajomych właśnie, z których przedstawialiśmy zawsze tam, jeżeli chodzi o zaliczenie ćwiczeń, wylosowałam temat sekty.
Na pewno to nie był przypadek, słuchaj, tylko palec to Boży. To właśnie miałam mówić, palec Boży cię. To dosłownie i powiem wam, ja byłam taką osobą, wiadomo, że ja byłam dużo starsza, w sensie takim, że ja chodziłam na studia dzienne. Chodziłam z osobami, które były 20 lat ode mnie młodsze. No mam tak genetycznie, że dosyć dobrze wyglądam młodo, w sensie takim, że udawało mi się ukrywać ten wiek, nie przyznawałam się, kim jestem. Czyli no, masz rodzinę? Męża masz? No to... tak, ale nie noszę obrączki. Widzisz. Więc... nie, no pytam tutaj, Ola już mnie tutaj krytykuje, bo wiesz, już wiemy, masz wydatny bios, młodo wyglądasz. Nie. No, zacznijmy dodawać sobie te, bo już robię kolejne studia. Tamte zakończyłam, więc tutaj jeżeli ktoś z matematyki jest dobry, no to będzie mógł szybko obliczyć. I nawiązując do tej, o tych sektach, tak? Ja byłam taką osobą właśnie, która organizacyjnie tam brała te osoby, które były młodsze ode mnie. One były takie, to Ania, podziel materiał, tak? Dobra, no to ja tam dzielę. Ja lubiłam wyjść jako pierwsza. Wtedy czułam, że mam z głowy i jakby panuję nad tym całym materiałem. Ja siadam do przedstawienia swojej części, do przygotowania tej swojej części, a tam muszę przygotować cechy sekty. I ja się kręcę, jak ja zdębiałam wtedy. Przyznałaś się, że byłaś świadkiem? Wtedy jeszcze nie. Wtedy jeszcze nie mówiłam nikomu. To był gdzieś chyba trzeci rok. Przyznałam się tylko wyłącznie tym osobom, z którymi byłam tam bliżej, właśnie z którymi robiłam te prezentacje. No to byli zdziwieni ogólnie, że jestem, wtedy jeszcze byłam świadkiem Jehowy, ale to było dla mnie taki przełom właśnie wtedy, sprawdzenie, jakie są cechy sekty i to wszystko pasuje jeden do jednego. To było przerażające. Ale dało ci już wtedy to do myślenia? No, to już było taki czas, że ja chodziłam właśnie na te dzienne studia i podjęłam już pracę. I podjęłam pracę w internacie. I siłą rzeczy po prostu zaczęło mi brakować czasu na zebrania. No, ja byłam po prostu totalnie na niedospana, bo jak wiadomo, jak w internacie pracuje się na nocki. I ja miałam nockę ze środy na czwartek i w czwartek ja po prostu jakoś nie umiałam się zebrać na to zebranie. I ja już byłam taka dosyć bez tego takiego wpływu, tak? I jeżeli nawet zdarzało mi się, że dotarłam na to zebranie, tak mało przytomna. Więc przestały te informacje do mnie docierać tak mocno i tak w dużym stopniu jak wcześniej. Więc w tym momencie, jak ja już przygotowywałam tą prezentację i gdzieś te informacje zaczęłam czytać, to już no nie byłam w stanie tego bagatelizować, nie byłam w stanie tego w jakiś sposób no, zlekceważyć, więc to był taki dla mnie przełom od tego czasu, co nie, że właśnie spokojnie ukończyłam już wtedy studia. W tym momencie studiuję dalej, bo studiuję psychologię. Wiesz co, ja ci przerwię tutaj na chwilkę, bo ja bym bardzo cię chciał zaprosić do live'a za tydzień, który będziemy mieć, bo chcemy zrobić temat o wychodzeniu z organizacji z dziećmi. Jak na dzieci wpływa wychodzenie. Co zrobić z dziećmi, jak to im wytłumaczyć, jak załatwić sprawę z dziećmi, jak im poukładać świat. O, chętnie. Także chętnie. Wiecie, no, my nie mamy tutaj jakiegoś super doświadczenia, bo mamy jedno dziecko, ale i wiadomo, no, wychodzisz w jakimś tam wieku, nie? Ale chętnie byśmy posłuchali o tym, jak wy poradziliście sobie z dziećmi. Wstępnie powiem, że mam doświadczenia dotyczące i pracy z dziećmi, które są dziećmi świadków Jehowy, i mam doświadczenia też tutaj z rodziny też, jeżeli chodzi o wychodzenie. I miałam kontakt z młodymi osobami, które wychodziły, wracały, więc trochę tych takich... Właśnie bym chciała w ogóle napisać właśnie pracę magisterską. To jest bardzo ciekawy temat. Tego brakuje, wiesz, tego brakuje w ogóle wszędzie chyba na świecie brakuje tego poruszenia, bo jak dorosły odchodzi, to ma trochę inne, trochę inaczej do tego podchodzi. Bo dziecko często jest wyciągnięte, nie? Na siłę. Bo to nie jest jego decyzja, to jest często decyzja rodziców jakaś tam wymuszona. Tak. No i musi się dostosować trochę tak, no to nie jest tego dziecka decyzja. Tak, i na przykład nasz syn miał 15 lat, jak wychodziliśmy, więc to wszystko robiliśmy na czuja
I myślę, że to też nie było do końca dobre, bo z jednej strony teraz koniec końców jest dobrze, ale dla niego jako dla nastolatka to była tragedia. Tak nagle, wiesz, cały świat mu się zawalił, nie? Tak. Tutaj Dorota Barbowska ci napisała, że przypuszczam, że dzięki osobistemu doświadczeniu możesz być świetnym pedagogiem i terapeutą. I ja się z tym zgadzam, że osoby, które coś przeżyły i same doświadczyły tego, mogą w znacznie lepszym stopniu pomóc innym. Dorota ci jeszcze pisze, że jestem zafascynowana historią tej rozmówczyni. Także może za tydzień, słuchaj, jakbyś mogła coś się... Byśmy mogli jeszcze nie ma zadzwonić. Sprawy, nie ma sprawy, już powinna mieć... Bo wy macie live co sobotę, tak? W tym momencie? Mieliśmy co niedzielę, ale zmieniliśmy na sobotę, dlatego że wiele osób idzie do pracy w poniedziałek, wiesz, i... Okej. Lepiej jest w sobotę. W sobotę o 20:00. Dobrze, to się wpiszę to do kalendarza, przygotuję się nawet do tej rozmowy, bo super byłoby, naprawdę byś nam naprawdę pomogła i myślę, że wszystkim innym i też dzieciakom, które być może gdzieś tam nas słuchają, ale wiesz, są zmuszane przez rodziców do bycia w tej organizacji, a są obudzone, jak one mają sobie radzić, nie? A my powiemy o naszym przypadku, może uda się Jonatana zaprosić, to on powie trochę też o sobie, jak on to ze swojej perspektywy widział. Także naprawdę byśmy byli wdzięczni, gdybyś zadzwoniła. Też jestem mamą i też mam syna, który właśnie jest poza. Więc to też jest, mam jakby sporo tych doświadczeń takich, tak jak mówię, i osobistych, i z pracy zawodowej, i gdzieś, cały czas się doszkalam, cały czas. Super. I to jest fajne, że po wyjściu, nie, z organizacji możesz się dalej bez wyrzutów sumienia być sobą i uczyć się i mieć czas na to, nie? To jest cudowne. Więc to jest naprawdę, to są ogromne plusy i pozytywy wyjścia, ta wolność w wyborach nawet do parlamentu, to było też takie, więc wolność na wielu, wielu frontach. Wolność nawet takiego typu, na przykład w 2020 roku, to tylko tak krótko wspomnę, gdzie ktoś, kto po prostu jest świadkiem Jehowy, nie zdaje sobie sprawy z tego, bo ja byłam na przykład wychowywana, tak? Jestem jakby urodzona. Urodzona, wychowana jako świadek Jehowy, więc dla mnie takie rzeczy jak choinka, bombki, to były coś takiego demonicznego, tak? Więc w 2020 jest pandemia, ja wyprowadzam się po tym ogłoszeniu, że nie chcę być świadkiem Jehowy, do Warszawy, mieszkam sobie w Warszawie przez miesiąc i na przykład taką wolnością było dla mnie wejście do sklepu z bombkami, dotknięcie tej bombki, zakup tej bombki. Tutaj nie mam w ogóle, jeżeli chodzi o wiarę, to jest w ogóle inny temat. Dla mnie było to po prostu samo takie terapeutyczne pokonywanie lęku przed czymś, co było dla mnie, było mi mówione, że to jest złe, a ja chciałam sobie sama sprawdzić, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, więc wynajmowałam wtedy mieszkanie i kupiłam taką maleńką choinkę. Postawiłam ją, ale tak ostro, taka maleńka, tak? Tylko ta jedna bombka. I takie jakieś światełka też poszłam potem tam na targ w Warszawie. Kupiłam jakieś tam światełka. Więc to są takie rzeczy, które ktoś naprawdę nie zdaje sobie sprawy, bo tak patrzy, może i komentować. To jest, nie wiem, bałwofalstwo, ona uderza po prostu w jakieś tam rzeczy dotyczące czegoś, co było zakazane, że ona się w tym nurza. Ale dla mnie, tak jak mówię, to było bardziej takie traumatyczne wmawianie mi najpierw, że to jest złe i potem pokonywanie tej traumy w postaci takiego oswajania, czyli pokonywania tego lęku. Chciałam, żeby to był mój wybór. Tak. Kiedy ty jesteś gotowa, nie? Tak, chcę, podoba mi się. I tak sobie robię z każdą rzeczą po prostu, więc to jest naprawdę niesamowite, bo pamiętam, bo też jestem i po terapii własnej, więc pamiętam, jak mi moja terapeutka mówiła, że to też może być niesamowite, że jak dziecko, tak? Że wszystkie rzeczy, które ja poznaję, są dla mnie po raz pierwszy i są nowe
I to też daje taką wolność, co nie? Że są osoby, które są znudzone, którym na przykład nic ich nie cieszy, już nie bawi, a ja mam tą możliwość, że po prostu poznaję te rzeczy po raz pierwszy. Zdecydowanie. No tyle, nie będę już mówiła dużo, bo... Miło cię było słuchać, naprawdę miło cię poznać. Tak, tak. Wiesz, ja jeszcze się z tobą skontaktuję, zapisałem twój numer i skontaktuję się w sprawie innej. Tworzymy taką grupę pedagogów i psychologów, którzy... Tak, i tam są psychologowie, którzy pomagają dzieciom, na przykład Świadków Jehowy w szkole, i pedagodzy, i są też i psychologowie, i pedagodzy, którzy byli Świadkami Jehowy, i po prostu jest taka wymiana informacji. Więc fajnie by było, jakbyś dołączyła do tej grupy takich specjalistów. Ja jestem tylko tam figurantem i dodaję ludzi, ale takich osób szukamy. To ja się z tobą skontaktuję pewnie jutro może lub w przyszłym tygodniu. Dzięki. Dziękuję. Miłego wieczoru. No, dziękujemy za twoją historię też. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa. No, papatki, pa. Tak, tymczasem poczekaj, Jolu, poczekaj, nie ruszaj mi myszki, bo ja tutaj już chciałem podziękować Pawłowi. Chciałem podziękować konsumentowi, potentowi. A Paweł Barlinek. I Pić Kowalska. Tak, i Paweł Barlinek też. Dziękuję. I jeszcze Romanowi za wsparcie kanału. I mam nadzieję kupić taką kamerkę, która jest lepsza niż ta, bo tam trochę problemy są, ale... Bo trochę grubo wyglądasz. Nie, to ale nie on to chce chodzi. Taką, wiecie, taką, żeby to... Nie, tam ta kamera będzie można łatwiej wykadrować i jest po prostu znacznie lepsza niż ta, bo wykadrować byś tak... To jest słabo. Ale jakbyś taką brodę zapuścił, taką wiesz tutaj, to byś nie poczuwał kamery, bo by cię wyszczupliło. No i widzicie, co on ze mną ma. No, ja to mu zawsze coś dokuczam. Dobra, rób tego czata. No, ale mogę to przeczytać. Proszę bardzo. Gdzie my jesteśmy tutaj? Poczekajcie. To już było dawno. No tak, ale to trzeba przeczytać. Nie, to już czytałaś. Nie czytałam. Tutaj tylko. Czytasz. Mimi Smart. Po 15 latach nie wiem, kim jest. A to już czytałam. No widzisz. Nie czytałaś. Po 15 latach nie wiem, kim jestem, bądź kim chciałabym być. Myślałam, że jestem normalna, ale filtry orgowskie dalej działają. Po 70 trudno znaleźć sens. Dalej siedzę na przystanku orgowskim i czekam. No, wiesz co, no to nie jest chyba nawet to, bo wiele osób nie wie, kim chce być. Nie? Czasami ludzie mają jakąś tam karierę zawodową zupełnie z przypadku, ale no, już można coś robić. W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Zuzanna lubi je tylko jesienią. Tak, dla młodych to jest z Hansa Klossa. Hasło i odezwa. Ale wiesz, Mimi, najważniejsze jest to, że ty jesteś obudzona. Nawet jak jesteś po 70. To... Tak, zrób coś dla siebie po prostu. Nie, że wiesz, jakieś tam nie wiadomo co, po prostu zacznij coś robić dla siebie. Masz czas, nie chodzisz na zbiórki, nie chodzisz nigdzie, po prostu zrób coś dla siebie. Zacznij, nawet nie jak wiem, nie możesz, szydełkować, cokolwiek. Tak, nawet jak nie możesz się ruszać, coś dla siebie. Możesz słuchać audiobooków, możesz znaleźć sobie książki, które uwielbiasz do słuchania, możesz słuchać słuchowisk, możesz... Nie wiem, no pogadać z kimś, nie wiem, nawet w przychodni. Możesz tak? Tak pomóc po innym prostu, ludziom. Pomóc innym. Zawsze jest coś, co można zrobić. Mi na przykład bardzo dużo przyjemności sprawia, że mogę pomagać innym się obudzić i w tym procesie budzenia. I to jest fajne. No ale naprawdę. Każdy inaczej. Każdy na przykład nie potrzebuje po wyjściu z orga z nikim się kontaktować ze Świadków Jehowy i zupełnie idzie sam w swoją stronę. Tak. Dobrze, to już zobacz, mam już 240 prawie osób na live'ie i to ja przekażę pozdrowienia od Moniki M. I pozdrawia wszystkich obudzonych i tych, którzy się obudzą, jak to oglądacie w przyszłości, ze zboru Katowice Ligota. O. Tak, i ona mówi, że wszyscy ją tam będą wiedzieć, o kogo chodzi. Monika M. Tak. Niemiecko brzmiące nazwisko. Mimi pisze, chociaż nie chodzę na zebrania od 15 lat, wyrzuciłam wszelką literaturę, zaakceptowałam stan, w jakim jestem. Ale to dalej siedź na tyłku i się nie wychylaj, to mi się nie podoba, nie umiem wiesz zmienić. Co, pomyśl o terapii. Oj, Maciek, w wieku... No, ja nie wiem, pomyśl, ja bym pomyślał, bo jeżeli to jest tak, to... Albo po prostu z jakimś doradcą takim... Pić Kowalska pisze, Mimi Smart, miałam podobnie, ale zaczęłam się siebie słuchać i zadałam sobie pytanie ciągle i wciąż, co bym chciała robić? Odpowiedź przyszła sama.
No właśnie. Co bym chciała robić? Tak. Wiesz, ja rozumiem wszystkich, bo ja byłam wychowana w tak zwanej prawdzie, więc mi po wybudzeniu było ciężko odkryć w ogóle, kim ja jestem, co ja chcę. Ja szczerze powiedziawszy do dzisiaj nie do końca wiem, co ja bym chciała od życia, wiecie? Może to jest też trochę taki slogan dzisiejszego świata, że tak powiem po świadkowsku, że musisz kimś być, musisz coś robić, musisz ciągle być w ruchu. Może to też jest to, że telewizja też tak na nas wpływa, tak? Że coś trzeba robić, kimś musisz być, nie? Tak. To też może rzeczywiście ma wpływ, nie? Jedź dalej, bo nie nadążamy z czatem. Ja mam córkę, czekaj, bo to już mi się wszystko przesuwa tutaj. Dorotka wysłała mi Miss Mars z dedykacją dla ciebie piosenka Maryli Rodowicz, Ech mała. O, a ktoś tu pisze, Pich Kowalska, stuknęło mi 50 i robię prawo jazdy na autobusy. O ludzie, ale super. No. Ja bym autobusami, oj, słuchajcie, pojeździłabym. Ale to nie wiem, jakby to się dla mnie skończyło, ale tak, pojeździłabym. Cały bym drżał. Na przykład Mimi pisze, o widzisz Mimi, po 70 zaczęłam malować paznokcie na czerwono i też szminkę czerwoną i chodzę z podniesioną głową i bardzo dobrze dziewczyna. Ja powiem wam, że mi się bardzo podobają starsze kobiety z klasą. W sensie, że nie, że jakoś tam gustuję w starszych kobietach. Gustujesz, bo ja jestem starsza. Tak, ale podoba mi się po prostu, jeżeli taka kobieta ma klasę, nie jest taka, może być starsza, ale pięknie wyglądają. Oczywiście to jest tak, że ja nie jestem jakimś tam psycholem, że jak mam 40 lat, to się za dwudziestkami bym oglądał. Ale na przykład moja Jola jest sporo ode mnie starsza. 9 miesięcy to jest dużo. Nie, ja mam więcej doświadczenia życiowego, bo jak ja się urodziłam, to ciebie jeszcze nie było. Ciebie dopiero robili, przepraszam. Więc widzisz. Ale chciałbym wam powiedzieć, że bo to tak z wiekiem, nie? Jak ja mam tam po 40, to takie akuratne są kobiety po 40. I na przykład wyobrażam sobie, że jak będę miał tak 50-60 lat, to mi się będzie bardzo podobać dalej moja żona, bo ona jest taka kobietą z klasą. I mi się bardzo podobają takie kobiety z klasą. Natomiast ja nie mam już żadnych garniturów, wszystkie koszule są spalone, bo już nie wybalone. Wejdziesz, nie, już wszystkich się pozbyliśmy, nie mamy. To, że nie wejdę, to też. Ale wiecie co, to jedyne to dobro tego głuszenia, to było to, że człowiek miał kondycję. Przynajmniej ja miałam większą kondycję, bo więcej chodziłam. Dzięki Grażynie Stachowicz mam psa. Psa. Tak, to jest tak. Inaczej. Ale ja miałam kondycję, to prawda. I codziennie z nim chodzę na rano na półtorej godziny i często wieczorem na półtorej godziny spaceru. O, Pich Kowalska pisze. Pitch. Nie chciałam tego mówić. Kochani, róbcie to, co wam sprawia przyjemność. To jest kwintesencja życia. Dokładnie. Czapki z głów. Mhm. Mamy kolejny telefon. Halo, halo. A, dzień dobry Maćku i dzień dobry Jolu. Witaj. Witaj. Witam, Małgorzata. Witaj, Małgosiu, witaj. No właśnie ta siostra mówiła o, w cudzysłowie siostra, ale no wiemy o co chodzi. Mówiła właśnie też między innymi o tych spódniczkach. Ja współczułam, wiecie, siostrom, które naprawdę były niejako prześladowane. I my się całą rodziną wybudziliśmy. Mam wspaniałych zięciów, 3 córki, wnuczki, Luka. O, cudowne. Wspaniale. No, cudownie. Przecież nie pisaliśmy listów. Jak mnie namierzą, to trudno. Ja już miałam rozmowy różne, bo też próbowałam obudzić co niektóre osoby. A powiem wam, że obudziłam się, chociaż jestem ponad 40 lat świadkiem. Aha. Obudziła mnie pedofilia i mój wspaniały mąż, który cały czas szuka w Biblii, porównuje strażnicę, patrzy, pisali tak, tu jest fałszywe, tutaj jest prawdziwe. 2 miesiące było płakania, bo myślałam, że jestem w prawdziwej religii. Ale słuchajcie, mamy pozytywne. Mam wspaniały ogródek, cudowny. Mam na niego czas. Mam czas na pójście z przyjaciółkami do kawiarni. Ale przede wszystkim miałam czas na chodzenie na super koncerty, bo jak powiedziałam siostrze, to idę na Pink Floydów. O, fajnie. Za głowę złapałam. Szatańska muzyka. Muzyka, no tak. Uwielbiam ten zespół, uwielbiam i wiele innych. No i w końcu mówię,
Ale i tak poszłam, bo ja jestem raczej kobietą rodzaju buntowniczek. Zawsze się coś tam buntowałam, coś mi nie pasowało i ciągle po mnie, po głowie mi chodzili, ale nie szkodzi. I w końcu jest czas na to, żeby właśnie sobie gdziekolwiek pójść. Jest ten czas taki naprawdę, tak jak tutaj mówili bracia, że ta wolność takiego... Tak. Tego wyciszenia, tego nie? Tego szczęścia, tak. tego sensu życia takiego spokoju. Tak. Próbowałam obudzić te osoby, które niejako doprowadziłam do tak zwanej prawdy. Mam teraz taką czkawkę, bo 12 osób się ochrzciło przeze mnie. I wiem, że niektóre są nieszczęśliwe, no ale no nic nie zrobię. Nie masz wpływu już na to. Ja też mam trochę wyrzutów sumienia, ale nie mam już na to wpływu. Osoba, która ze mną studiowała, tak? Jestem jej 13 wychowankiem wprawdzie. No zobacz, jaki pechowy. Takie zgniłe jajo się trafiło. Mój pięć to jest taki teraz szalony. On tak kocha mecze. Dzisiaj właśnie we Wrocławiu był też ze swoją córką 16-letnią. Nie, no już 17-letnią jutro będzie. Na meczu Śląsk tam jeszcze z kimś grał, no i wygrał. I to najwspanialszy mecz. Nosi sobie koszulki. Ja mu kupiłam koszulki, spodnie w tych barwach Śląska. Ale wiecie, to jak widać tą radość. Tak. To jest coś niesamowitego. Mamo mówi, jestem wolny w końcu. Ja mówię, no tak. Widzę dziecko, ale ty mnie oszalej na punkcie tych meczy. No ale no, jak to kocha, to niech sobie szaleje. Oczywiście, że tak. Niech zakłada koszulki, no. Chodzi i cieszy się życiem. Super, że się wybudziliście razem. Wspaniale to jest. Po prostu chodzi na stadiony szczęśliwi. Z innego powodu teraz. Oczywiście, tak. Właśnie chodzi na ten stadion, gdzie były kongresy. Ale wiecie, to jest niesamowite, naprawdę. Ja już próbowałam dwie siostry lekko obudzić, właśnie te, które wychowałam w tak zwanej prawdzie i kurde, doniosły na mnie, nie? Ach, no widzisz, ale my też donosiliśmy, ja się przyznaję, my też donosiliśmy na innych, ale to chyba trzeba czasu i myślę, że coraz więcej osób się będzie budzić, wiesz, to... jest coraz... Ale ja nie miałam właśnie tej tendencji, wiesz, Jolu, że wiedziałam na przykład, że któreś dwie siostry bardzo źle się prowadziły, były pionierkami. Nigdy mi do głowy nie przyszło, żeby pójść i powiedzieć coś na siostry. Ja im powiedziałam, wasze życie, wasze sumienie, ja o tym wiem, zróbcie ze sobą porządek w swoim życiu. Co zrobicie? Wasza sprawa. I nigdy nie miałam tej tendencji, Jola, wiesz, żeby pójść, a ona zrobiła to i to, albo tamto i tamto. Nie. Kamień w wodę i koniec. Wiesz co, ja bardziej w sensie mam na myśli to, że w takiego mi się wydawało, że to robię dobrze, że chcę im pomóc. Wiesz, że ja tak, to była... Tak, ja rozumiem. Tak, wiesz, to było w tym sensie takim, że jak idziesz do tych starszych, ja raz czy dwa razy byłam na kogoś, przyznaję, to chyba bardziej w sensie takim, żeby im pomóc, wiesz, że mi się wydawało, że one sobie życie niszczą, czy tam te osoby sobie życie niszczą, wiesz. Tak człowiek głupio wierzył, że ci starsi są od tego, żeby jednak pomóc, nie? To... No tak. Halo? Tak? Jesteś tam, jesteś. To mówisz, że masz masz ogródeczek i w ogródeczku sobie robisz. No to zazdroszczę. Polskiej pogody w lato i wiosny pięknej. Właśnie w pandemii kupiłam, a moja sympatyczna przyjaciółka mówi, a po co ci ten ogródek? Och, cud. Ja mówię, po to, że kocham. Bóg stworzył piękne kwiaty. Ja będę miała takie kwiaty, mówię, Alinko, że szok. I faktycznie tak jest. Mi tu sąsiedzi mówią, to masz takie kwiaty, że jeszcze w życiu nie widziałam takich. Ja mówię, no gdzieś tam wynajduję. Ja mówię, ale jak uważasz, że ważniejsze jest stanie na stojaku, niż że będę pielęgnować ziemię, którą Bóg tobie daje? No już nie miała argumentów. Tak, oczywiście, ale wiesz, przyjść na kawę to lubi, nie? Tak, u nas... No ale to... Jola jak zaczęła mnie wysyłać, wiesz, po ziemię, mówi, przyjedź mi, jedź do sklepu po ziemię. I tak jeździłem po tą ziemię, wiesz, już za którymś workiem się wkurzyłem i zamówiłem tonę. Przywieźli dźwigiem i masz tutaj ziemię.
to na ziemi, a i tak mi brakuje. Znaczy, jeszcze u nas jeszcze zabrakło, wyobraź tak, sobie. U nas jest zimno, więc to też nie tak ten, ale pamiętam, jak przytargali, ja chyba z 15 tych taczek wywiozłam tej ziemi. No więcej. A i tak by mi się stona jeszcze przydała. Gdzieś... Ja zawsze wożę ziemię, mój mąż biedny ciągnie ją po tym wózku. Ale jak idę do Fiatonu, to mówię tak, a tylko zobaczę, co jest. Nie tak, ma takiej tak. opcji, zawsze coś przywlekę. Więc widzisz, każdy z nas sobie coś tam znajdzie, nie? Po wyjściu, coś, co go kocha. Nie ma możliwości, żeby nie znaleźć, bo każdy z nas, ale znajdzie coś, co lubi, co kocha, co daje mu właśnie ten spokój, ten sens życia i ten spokój taki. Nie wiem, czy ty też tak masz, że ja jak grzebię w ziemi, czy tam cokolwiek robię dla siebie, to mam ten spokój taki, że czuję się tak tak satysfakcjonująco, nie? Wiecie, co jest... Tak? Tak. Wiesz, co, najgorsze w tych live'ach, które są, to jest to, że zawsze temat nie da się wyczerpać do końca, no nie? Wiesz, jest, kończy się i jeszcze tam wiele osób, bo czasem potem do mnie dzwonią z opóźnieniem, jak już się skończy. To jest niesamowite właśnie, jak dużo można powiedzieć. Bardzo ci dziękuję za ten telefon i fajnie, że znalazłaś siebie. Wiecie co, bo jedną rzecz tak warto powiedzieć, że ludzie, którzy... Teraz się jakoś tak utarło, że ludzie mierzą wszystko miarą sukcesu finansowego. To nie jest prawda, bo to jest samo spełnienie w różnym. Nie musi być zawodowe, jakiekolwiek, nie? Na przykład są naukowcy, którzy są mega inteligentni, a wcale nie są bogatymi ludźmi, bo oni się czują spełnieni tym, co robią. Uważają, że wkład, jaki wkładają w społeczeństwo swoimi badaniami albo na przykład tym, co robią, to jest dla nich gratyfikacja, nie? A nie to, ile zarabiają. Ja się nieraz zastanawiam, Maćku, czy ja się zmienię w stosunku do swoich klientów, jak wyjdę z organizacji, gdzie trzeba być takim ułożonym, grzecznym i w ogóle taktownym. Ja się zawsze tak staram, chociaż mam ostry charakter, ale nie, dalej obsługuję swoich klientów, bo jestem akurat zegarmistrzem we Wrocławiu. Wow. Tak, czyli, się. Czyli jak się popsują zegarki, tak? Zapraszam, jak to było? Nie ma problemu. Choćby nie wiesz, jak się starał, lepiej z zegarem niż bez zegara. Dokładnie, ale wiesz, okazuje się, że nie, że jeszcze lepiej jest. Ja mam pracownicę, która z świadkiem Jehowy jest tak strasznie... Ale teraz powiedz jej, że trochę lipa, bo już nie muszą czasu raportować. Jaki jest sens jej pracy? Ja jej mówiłam, to ja mówię, Marzenko, ale macie teraz to luz. Ja cię przepraszam. Czemu to nie było, jak tyle lat byłam pionierem stałym, było 90 godzin, a teraz taki luzik. Tak, i wtedy, kiedy poświęcaliśmy, nie? Człowiek poświęcał tyle pieniędzy, czasu na te autobusy, na to wszystko. I człowiek się... I myślał, że to głoszenie to w ogóle do końca będzie. Tutaj proszę, jak się da łatwo zmanipulować i zmienić wszystko? No właśnie... Ostatnio żeśmy czytali w którejś książce albo strażnicy było napisane, że przed końcem będzie jeszcze bardziej wzmożony, jeszcze bardziej będzie tak, oczywiście, będziemy głosić aż w ogóle... Słuchaj, ten głoszenie już tak zapiernicza, że nawet nie ma czasu na zegarek zobaczyć. No. Kurde, ja mam tyle zegarków. No widzisz, i po co to teraz? Kurde, no widzisz, nowe światło przyszło i o proszę. No, zawsze mogłaś powiedzieć. Ja mówię, moja Marzenko, mówię, kochana moja, ją strasznie kocham, bo to jest naprawdę dobre dziecko. No już dziecko, no 45 lat ma, no ale dziecko. Ja mówię, obudź się w końcu. Ona jest tak zakompleksiona. Szkoda mi jej naprawdę, szkoda mi tych wszystkich sióstr. No ale co zrobić? No nic. No nic nie Dziękujemy bardzo za telefon. Mocno was ściskaj rodzinę. A ja teraz przeczytam wiadomość, którą dostałem od słuchaczki. Pa, pa. No cześć. Możecie pisać też wiadomości, słuchajcie, na WhatsApp, na ten numer brytyjski. Tam jest WhatsApp podany. Przeczytam wam teraz taką wiadomość. W orgu kilka lat temu byłam mamą w separacji z nastoletnim synem, pracującą w dzień 3 godziny, w nocy 5,5 godziny. Mój tydzień wyglądał tak. Poniedziałek – studium z synem. Wtorek – przygotowanie do zebrania. Środa – zebranie. Czwartek – służba. Piątek – przygotowanie do służby. Sobota – zbiórka. Służba na oddaleniu – minimum 3 godziny. Potem szybkie zakupy, spać – chociaż ze 2 godziny. I wieczorem sprzątanie i obowiązki domowe. Niedziela.
rano zebranie, znów na 2 godziny spać i w końcu wieczór dla siebie. W końcu. Jednego roku, jak miałam mało zajęć, wzięłam wniosek na pioniera pomocniczego na 2 miesiące. Chore, co nie? Jak ja się cieszę, że to mam za sobą. Teraz jestem wolna i szczęśliwa. A propos ubrań. Wyrzuciłam wszystkie zebraniowe spódnice za kolano i chodzę tylko w krótkich, bo mogę i chcę. Ach, zazdroszczę. Tak. Zazdroszczę, bo ja się nie mogę. Ja jeszcze mam te sukienki, wiecie, wszystkie spódniczki piękne po zebraniu gdzieś tam za kolanko, góra przed kolanko. Ale założyłam taką miniówę, ale no. Niestety zbyt głęboko to, co się we mnie siedzi. Dobra, to ja tutaj gdzieś... Marty, gdzieś tutaj... Przepraszam, że przeskoczyłam, ale już teraz nawet nie wiem, gdzie... Co mamy dalej? Pitch Kowalska. No to pochwalę się wam. Dziś zrobiłam coś, czego nie zrobiłabym, zadając coś ze świadkami. Dziś brałam udział w ustawieniach Hellingera. No ale ustawienia Hellingera i świadkowie robili. Był taki psychoterapeuta w Szklarskiej Porębie chyba, o ile dobrze pamiętam. I on właśnie zajmował się ustawieniami Hellingera. Ja powiem szczerze, przyznam się, nie mam pojęcia, co to jest. Nie mam, przepraszam. Ja się muszę doszkolić. Ale dobra, no czytam dalej. Robert Stępień. Można napisać książkę. Ja napisałem książkę i wydałam jeszcze jak... Byłem w ORG, zacząłem ją pisać, a potem dokończyłem. No brawo! Super. Super pozytywnie dzisiaj. Robert właśnie, ktoś tutaj pisał, co to za książka, gdzie ja jestem. Pochwal się, co to za książka. Następna pozytywna rzecz podejściu to fakt, że nie ma koło nas już sztucznych przyjaźni. Człowiek inaczej patrzy też na ludzi spoza organizacji. Normalnie, po ludzku, nie po świadkowskiemu. Dokładnie. To jest super. Tak. Marcin, akcja Nowogród B, Pomidor. Synek Pomidora to ja. Na szczęście nie mieszkamy w USA i nie mierzymy wszystkiego w dolarach. O, Lilian, ja planuję w końcu zrobić piercing na nosie. Och, poważnie. Ja chcę tatuaż. To ja nie wiem, ale ja bym chciała. Ja nie mam żadnego. Ale wiecie, co ja też jeszcze robię? Ja się przyznam. To może jest bardzo złe, ale ja nigdy nie klnęłam. To Maćkowi strasznie przeszkadza, ale ja, słuchajcie, klnę jak szewc. Ja po prostu... I wiecie, co jest najgorsze? Ale i tak wolę, jak jesteś poza organizacją. Ja naprawdę klnę jak szewc. Po prostu jak... Słowo na H to nie, no bo to jest takie jakoś za ciężkie, ale na K to słuchajcie, ja... Jak coś opowiadam w pracy, to ja po prostu jak klnę. No bo nie. Możesz. Właśnie, chyba dlatego, że mogę, bo nigdy nie mogłam. I to słowo na K mi się tak podoba, bo ono możesz używać w różnych stylizacjach, że tak powiem. Robert Stępień, była siostra z Wrocławia, tak. Ten siostra Zygarmisz z Wrocławia była. Właśnie gdzieś tu Robert, ktoś tu napisał, Robert, gdzie ty jesteś, jaką ty książkę napisałeś? Nie mogę doczytać. O, tutaj jest. Robert pisze. Dorotko to książka fantastyka, nazwa to Wisar, Smoczy Ogień. O, no widzisz. Fantastyka, także, Wisar, Smoczy Ogień. Jakby ktoś chciał, czy nie wiem, czy ty ją wydałeś? Chyba ją wydałeś, bo pisałeś wcześniej, że wydałeś. Zaraz tutaj. Także zachęcamy wszystkich, jeśli lubią fantastykę. Zaraz to... dorzucę link z biblionetki albo skądś. Jeżeli masz, to wklej link. Może ktoś będzie chciał przeczytać. Extra Sister, Robert Stępień, ja mam w części też napisaną książkę, ale nie mam pojęcia, jak ją wydać. Także możecie się zgadać i słuchajcie, pisanie książek, tak jak też pisze Grażynka książkę Czekając na Armagedon, część druga, też super, bardzo ciekawe przeboje świadkowskie na faktach napisane, nie? Także też super, jak ktoś lubi pisać, więc... Każdy coś znajdzie dla siebie. Wiecie, nie? Co? Po prostu trzeba zacząć coś robić. Bo ja też tak miałem z zaczęciem kanału i tak sobie myślę, kurczę, no to mi brakuje, tutaj nie domagam. Aż w końcu pogadałem z Kornelem z kanału Obudźcie się. I w sumie mówię tak, on nagrywa na jakimś telefonie z takim zmienionym głosem. Jest okej, się nie przejmuje z samochodu.
I w końcu zacząłem robić. I to z czasem. Jak zaczniecie coś robić, to po prostu z czasem się człowiek w tym coraz bardziej doskonali. Ja teraz wiem z czasem, że co mi potrzeba, żeby więcej robić i tak dalej. W czym... jak to zrobić. Coraz lepiej mi to wychodzi. Trzeba po prostu zacząć. Robert, jak można przeczytać tę książkę? Skąd ją można ściągnąć? Tutaj się Dorotka dowiaduje, więc Robert, napisz. Extra Sister pisze Skrzydła Ognia, ale to nie wiem do czego. Tak, słyszysz psa w tle. Tak, nie jednego, tylko dwa. Konsument Petent, bo one już coś dzisiaj mają dzień świrusa. Psy? Taki, tak, no. Tak, jeden mi właśnie liże nogi, a drugi coś tam przerzuca. A drugi kradnie coś tutaj w budzie tamtego małego. Mimi, możesz... możesz dać mi numer telefonu i napisz, z kim się chcesz skontaktować. Ta osoba niech napisze też do mnie. To skontaktuję was. Napiszcie na WhatsApp. Marty, tydzień po odejściu z mężem razem poszliśmy zrobić tatuaże. Zrobiliśmy trzy na raz. O, zazdroszczę. O. Ja mam plan taki z moim synem, znaczy z naszym synem. Ale on nie chce ze mną zrobić takiego tatuażu jak mama z synem, bo no nie. Ale mamy taki plan, że kiedyś mu wykupię tatuaż na urodziny. Nie, w życiu. Tak, no on chce, a ja bym też chciała. Tak sobie po prostu, bo mogę. Ojejku. Monika, ja sobie zrobiłam też tatuaż jakoś miesiąc po odejściu. No i super. Estera, ja też mam spódniczki zebraniowe i też klnę jak szewce. Widzisz, Estera, nie czuję się gorsza. Ja klnę strasznie. Niekiedy Andrzej, to ojejku. Ja obecnie jestem na zakręcie duchowym. Książka Armagedon jest super, Grażyny. No, spoko Andrzej, jest. Tak, jest super. No. Teraz, słuchajcie, mam przywilej drugą część książki nagrać w Grażynie jako audiobook. Ściemniacze Jehowy, znam to Jolu, też klnę jak szef. W słońcu polska mowa jest piękna w całości, łącznie z wulgaryzmami. Słuchajcie, ale to jedno słowo to jest takie fajne, że ono możesz użyć... No ja wiem, jego możesz użyć w różnych emocjach. W tym, że się cieszysz, że jesteś zły we wszystkim. Witam, Jolu. Oprócz słowa na K jest jeszcze jedno słowo, które jest rewelacyjne na określenie wielu rzeczy. Tym słowem jest pierdolec. Ale, jak ty zaczęłam takich słów używać. No ja dużo takich używam na różniejszych. No, Monika ma skorpiona. Moja żonka, oj, zazdroszczę. Ja sobie chcę zrobić tatuaż. Ja nie wiem kiedy, ale sobie zrobię. Tak naprawdę, wiecie? A tak a propos też odejścia od świadków, mam więcej pieniędzy i mogę je wydać na kosmetyczkę, słuchajcie. Kiedyś nie mogłam, bo zawsze było, no się wdawało do skrzynki, się dawało na ogólnoświatową działalność, się dawało na paliwo, bo trzeba dojechać, a teraz mam te pieniążki, że tak powiem, na siebie i sobie mogę chociaż od czasu do czasu iść Lotka, coś dla siebie zrobić. Napisz jeszcze raz do mnie, ponieważ wiesz, to, że ty zostawiłaś jakiś czas temu, to do mnie pisze, ja mam codziennie kilkanaście nowych wiadomości od nowych ludzi i ja po prostu mogę nie znaleźć tego, więc napisz tak na świeżo, i że chcesz, żebym podał Małgosi i ja wtedy to zrobię. Bardzo proszę. Pierdolca to idzie dostać w tej organizacji, dokładnie. Poczekajcie sekundkę, muszę chyba z psem zrobić porządek. Momencik. Ale on, co chcesz? No, weźmiemy go, wyautujemy na korytarz, bo on się trochę tutaj rozbawił za bardzo. Ja prowadzę kanał Moto TV, Wojtek. Ostatnio czytam tam moją książkę Opowiadania motocyklisty. Napisałem ją w 2003 roku. Wtedy studiowałem ze świadkami. Przeszła cenzurę i była rozpowszechniana. Też miała 192 strony. Jak wszystkie książki świadków. Teszyte tyle miały, nie? Nie wiem, czy pamiętacie. Moto TV Wojtek. Ja prowadzę kanał Moto TV.
Wespa Guzzi, daj link do tego kanału. Tutaj w czat sobie obejrzymy. Dziękuję. Dostałem telefon dla Gosi. Przekażę, jeżeli Gosia do mnie napisze. No i tak. No to ja wrócę jeszcze do tej mojej historii, jak mi to pomogło. No to w ogóle otworzyły mi się zupełnie nowe drzwi do rzeczy, których nie planowałem. Przyspieszyła moja kariera zawodowa, bo ja teraz nie muszę już myśleć o tym, że na zebrania muszę chodzić, że nie mogę jechać gdzieś, bo jest niedziela, bo do służby trzeba iść. I no i słuchajcie, na przykład ja osobiście dzięki temu jestem, no, że tak powiem, gdzieś, gdzie nigdy bym w życiu nie przypuszczał, że będę, jeśli chodzi o zawody, pozycję zawodową. No i dodatkowo jeszcze mam sporo czasu na rozwijanie moich pasji, które tak naprawdę są, które wykorzystuję na drodze zawodowej. To jest dla mnie super, bo tak naprawdę nie dość, że fajnie czegoś się uczę, polepszam umiejętności, to jeszcze mogę to na finansową stronę przełożyć. To jest najfajniejsze chyba w tym wszystkim. No i tak. Mirabelka, ja miałam taki okres, że po odejściu. Halo, halo? 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 Witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię z Wellow. To jest za Liverpoolem. Mhm. Jeśli patrzeć od strony Manchesteru, nie? Tak. To jest za Liverpoolem. Witam. Odeszłam od świadków Jehowych 2 lata temu. Mhm. Chociaż myślałam o tym już dużo, dużo wcześniej. Wiele spraw mi nie pasowało tam. Ale człowiek się, wiadomo, bał się mówić głośno, tak, z kimkolwiek o tym rozmawiać. Próbowałam w Polsce, pojechałam do Polski rozmawiać ze znajomymi z mojego macierzystego zboru. Aha. No to mi poradziły, żebym nic nie robiła, żebym w ogóle nie działała w tym kierunku, bo mnie wykluczą. No tak, to jest. No, możesz siedzieć cicho, albo się odzywać. I jak to pozytywnie wpłynęło na twoje życie? Powiedz, co się poprawiło w twoim życiu? O, bardzo dużo. Radykalnie zmieniłam swoje życie. Mhm. Musiałam niestety się rozwieść, bo mój były mąż był tak po prostu, no nie wiem jak to określić, ale miał straszne klapki na oczach, w ogóle nic nie widział poza zborem. Nawet mnie nie dostrzegł, jak przyjeżdżałam do Polski. Nawet bracia mu zwracali uwagę, że powinien trochę zwolnić tempa, bo przyjechała żona. Zajmij się żoną, no, tak. No, ale niestety dla niego był ważniejszy zbór, ważniejsi byli inni, nie ja. Mm-hmm. No, wiele lat go namawiałam, żeby tu przyjechał do mnie, bo tutaj będzie nam lepiej, łatwiej, tym bardziej, że miałam stabilne już wszystko tutaj, i pracę, i mieszkanie. No, ale niestety, widocznie nie kochał mnie tak bardzo. No, to wiesz, to tego już nie wiemy, ale często tak jest, wiesz, że po prostu po odejściu z organizacji zaczynasz myśleć o sobie, a nie o tym, co jakie światło to rzuci na organizację, co zbór sobie pomyśli, nie? To jest, wiesz, no, nawet w takich nieszczęśliwych przypadkach to jest super, że masz tę wolność. No, bardzo, no, wiele lat się wahałam właśnie. No. Bo córka jest w organizacji i tam została i nie rozmawia ze mną. Mm-hmm. No były mąż, a wiadomo, już jesteśmy po rozwodzie, więc nie ma o czym mówić. Niech sobie robi to, co lubi, to, co kocha. Bardziej niż mnie. Ja sobie ułożyłam życie na nowo i w tej chwili jesteśmy z obecnym moim mężem. Wśród przyjaciół spędzamy miło czas. Fajnie. Prawdziwych przyjaciół, super. A nie udawanych.
Bardzo tak, miło tak to można ująć. Moja rodzina świecka, zresztą nigdy nie zerwałam z nimi kontaktów, całe szczęście, bo przyjęli mnie z otwartymi ramionami i się bardzo cieszą, że odeszłam, że teraz mogę być z nimi. Fajnie. W każde święta, w każde urodziny, nie ma problemu. Także no naprawdę jestem szczęśliwsza niż byłam przedtem. Cudownie. A możesz powiedzieć, jeśli możesz oczywiście, jestem taka ciekawa, w jakim wieku zaczęłaś od nowa żyć? Kiedy? Jeśli mogę wiedzieć, czy to było po 40, 50, tylko tyle. Nie, ja w tej chwili mam 69 lat. Dwa lata temu odeszłam od zboru, więc miałam 67. Ale to też trochę mnie popchnęło do tego, ta decyzja przyspieszyła z powodu właśnie mojego byłego męża, jego postawy wobec mnie i w ogóle innych członków zboru, z tego polskiego zboru tutaj w Anglii. Po prostu byłam traktowana jak już wcześniej, nie zanim rozwiodłam się z mężem, tak jakbym się z nim już rozwiodła. Tak, okay. Tak naprawdę. Dyskryminują. Tak, już. Od wielu lat mnie traktowali po prostu tak. Bo odeszła jak zło konieczne. Tak, zło konieczne. Czyli nie wolno mi było należeć do szkoły teokratycznej, nie wolno mi było robić punktów, no bo ja odeszłam od męża, więc jestem złym przykładem. Tak. A wcale nie odeszłam, no bo to była inna umowa z moim mężem, no. No widzisz. No ale trudno, no. Ale stało się jak stało. Mimo wszystko, słuchaj, że w tym wieku dalej sobie jesteś w stanie ułożyć życie. I można. Więc gdybyś tkwiła można, w organizacji, tak. To przypuszczam, że dalej byś była tam, gdzie jesteś. Czy dalej byś była tam, gdzie byłaś, nie? Czyli dzisiaj byś dzwoniła, znaczy nie dzwoniłabyś, ale byś dalej była sama i czekałabyś na jutrzejsze zebranie. Szczęśliwa, tak. No najgorzej to było w pandemii, nie? Zaczęli do mnie wydzwaniać właśnie częściej niż przedtem. Przedtem w ogóle do mnie nie dzwonili, w ogóle mnie nie odwiedzali, chociaż sama żyłam w tej Anglii i wiedzieli dobrze o tym, że jestem starszą osobą, samotną tak naprawdę, praktycznie. Tak. Dopiero jak wybuchła pandemia, bo z góry kazali im interesować się takimi osobami. Sztuczne, więc nie? Zaczęli, sztuczne. Tak, zaczęli do mnie wydzwaniać, podrzucać mi tam coś pod drzwi. I mój mąż zaczął częściej do mnie dzwonić, nawet dwa razy w tygodniu, co było dla mnie szokiem. No bo też mu kazali. Tak, no. Pewnie tak, w imię, w imię organizacji. Więc, tak, więc to dla mnie było po prostu nie do przyjęcia. Powiedziałam mu, jeżeli nie robisz to z miłości do mnie, tylko z miłości do organizacji, to proszę bardzo zostać sobie z nią. Dziękuję. Ale super, ci że ułożyłaś sobie życie i to pokazuje, że w różnych wieku można zacząć od nowa. Inspirujące dla osób. Bardzo ci dziękujemy. Tak, wiesz, tak. Bo tam wiesz co, chyba jesteś w jakimś... Kończymy, bo masz bardzo dużo takich hałasów w tle. No miałam, tak, jesteśmy w pubie właśnie. To miło. Właśnie słychać. Super, bawcie się dobrze. No dziękujemy bardzo. Miłego weekendu, trzymajcie się. Trzymaj się, dzięki za telefon. Wam też życzę miłego weekendu. Dzięki. No, papatki. Pa. Pozdrawia nas Marek Klimas. Dziękujemy ci, Marku. Dziękujemy. Robisz dobrą robotę też. Dokładnie. Każdy z nas fajnie robi. Ja uważam, że każdy z youtuberów, to nie jest konkurencja, słuchajcie. Tak. To nie jest, kto ma więcej followersów. To kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób obudzić, żeby te osoby, które wybudzają się, które mają wątpliwości, znalazły sobie kogoś, kogo będą followować, kto im odpowie, bo każdy z nas jest inny. Każdy szuka czegoś innego, każdego obudzi. Oczywiście. I każdy ma prawo, słuchajcie, ktoś chce się obudzić do czegoś, co zupełnie jest, z czym ja się nie zgadzam, ma do tego prawo, to jest jego sprawa. Oczywiście. Ja na przykład nie traktuję innych kanałów jako jakąkolwiek konkurencję.
Nawet jak tematy... Oczywiście. To jest każdy z nas, podobne, słuchajcie, chodzi o to tylko, dobrą żeby... robotę robi pewnie. Bożenka. Ale słuchajcie, nawet... Wiem, że na przykład Hania bardzo ceni sobie to, że Driver milioner, stworzyła... który dla niektórych jest kontrowersyjny. Słuchaj, chłopaku, dla niektórych robisz świetną robotę. Wybudzony, obudźcie się. Słuchajcie, światusy robią świetną robotę dla osób, które są z zewnątrz, dla innych sekt. Każdy, nawet ten malutki wkład... który pomoże komuś. Słuchajcie, my się budziliśmy 3-4 lata temu i naprawdę było mało takich kanałów, gdzie mogłam, wiecie, w tym całym szoku obudzenia się zacząć szukać wsparcia. A teraz tego jest coraz więcej i uważam, że ludzie robią naprawdę super robotę. Najfajniejsze to jest to, że sobie ludzie w końcu uświadamiają, że jest cała społeczność, do której mogą się zwrócić, bo tak naprawdę tak. Dzięki temu, że są te live'y, że są jakieś tam grupy na Facebooku i tak dalej, można się spotkać, znaleźć sobie kogoś blisko. A myślę, że jeżeli sobie więcej osób uświadomi, że jest bardzo dużo obudzonych pimo w zboże, to się zdecydują odejść, bo największym problemem przed podjęciem tych decyzji jest strach przed samotnością. Nie? No. Co dalej? Czekaj, bo ja tutaj gdzieś byłam, słyszę, tutaj o tatuażach. Lotka pisze, ja uwielbiam teraz niedzielne leniwe poranki, kawa w piżamie, jajecznica, film na Netflix albo jakiś inny program, albo wycieczki całodobowe. Całodniowe, a nie dopiero po zebraniu. Och, ja uwielbiam to. Słuchajcie, ja sobie teraz, jak byłam w Łowiczu, kupiłam sobie szlafrok w Łowickie Wzory, no bo mój Maciej z Łowicza oczywiście, filiżanka z Łowicza i siedzę jak tylko, i ile mogę na Netflixie i wszystko jak tylko mam czas, słuchajcie, oglądam namiętnie. Oj, namiętnie. Ja nie lubię na przykład, bo dla mnie oglądanie Netflixa, uważam, że to jest strata czasu, bo ja w tym czasie czegoś tam się uczę, jakiś podcast przygotowuję albo coś. Bo jak Jola mnie wciągnie w jakiś serial, bo ona ma taką tendencję, że mnie zawsze złapie w jakiś ciekawy serial, no to ja wtedy siadam i oglądam wszystkie odcinki jeden za drugim, taki binge watching, wiecie? I dopiero potem mam odstęp na miesiąc i znowu się złapię na jakiś następny serial. Marty fajnie pisze, w dzień odejścia z mężem stanęliśmy w pokoju i taką wspaniałą kuja strzeliliśmy z radości, że aż się popłakaliśmy. Ja jestem w stanie sobie to poprawić. Naprawdę, bo to no naprawdę. Także Małgosia chętnie, Szymoniak, odezwij się do Lotki. Tak, napiszcie dziewczyny po prostu i ja was wszystkie skontaktuję. O, Wespa Guzy pisze, ja prowadzę kanał Moto TV Wojtek. Ostatnio czytam tam moją książkę Opowiadania motocyklisty. Napisałem ją w 2003 roku. Wtedy studiowałem ze świadkami. Przeszła cenzurę i była rozpowszechniona. Super! Nie no, bajer. Także jak ktoś lubi motory, to zachęcamy opowiadania motocyklisty. Pewnie są ciekawe. Gdzie my jesteśmy? Pozdrowienia osoby, która nigdy nie była na sali Królestwa, ale wiele o świadkach wie. To Marek Klimas już pozdrawiłem. Marku, tak, też cię pozdrawiamy. Już mamy 2 godziny live'a. No to słuchajcie, może jakby ktoś jeszcze chciał zadzwonić, się podzielić czymś fajnym, swoją tak wolnością. Tak jeszcze z pół godziny i kończymy, no, co? No, żeby nie przeciągać. Ale temat jest taki, że chyba do niego kiedyś wrócimy, słuchajcie, bo to jest niewyczerpane naprawdę. Co robię te live'y, to mam zawsze taki niedosyt, że jeszcze można by było to powiedzieć tamto. Ludzie dzwonią z fantastycznymi historiami, ktoś tam pisze potem, nie wiedziałem, że jest live, przegapiłem, chciałem jeszcze coś powiedzieć. Więc do tych tematów będziemy wracać. A za tydzień będzie o odejściu z dziećmi. Czyli jak to dzieci przeżywają, jak sobie poradziliśmy z dziećmi, bądź nie poradziliśmy. Będziemy się wymieniać doświadczeniami. Znaczy, no, nie tylko dzieci, bo jeszcze nastolatkowie i dzieciaki, które dziećmi, są uzależnione od rodziców, nie? Tak. Jak im pomóc? Chociaż powiem szczerze, że nie mam za dużo doświadczenia w tej kwestii, bo u nas to było jakoś wszystko na hura. Piękne wzory łowickie, no. Tak. Kajko, witam. Ja dzisiaj byłam na zgromadzeniu w Lublinie. Jestem Pimo. Ciężko było mi wysiedzieć. Ostatni punkt Olusia to taka manipulacja psychologiczna. Jaka jestem szczęśliwa, że już wybudzona jeszcze troszkę. Trzymam kciuki i podziwiam naprawdę, bo być wybudzonym i siedzieć tam dla rodziny, dla tego
No to tak. Jest, to naprawdę, słuchajcie, podziwiam. To ja jeszcze zagaję, bo naprawdę u nas, słuchajcie, odkąd mamy jakąś wiadomość, momencik. Okej, dobra. Ewelina też pisze, strach przed samotnością, nigdy nie doskwierała mi tak bardzo samotność jak w orgu. Byłam samotna pośród ludzi. Ale tu masz, Ewelinko, ja też się tak czułam. Wiecie, jeszcze w polskim zborze może mniej tutaj, bo jednak dużo mieliśmy wspólnych cech ze sobą, nie? I kulturowych, i tak dużo osób było. Zresztą polski język to jest polski język, więc było mi łatwiej wyrazić siebie, tak? Chociaż też się czułam strasznie samotna. Ja jestem introwertyczką, chociaż już teraz trochę mniej. Trochę już ekstrawertyczką, w skrajności wpadam, trochę z lekka. Ale było mi ciężko też pośród ludzi, wiecie, to najgorzej było to witanie się, jak stali na środku i trzeba było się witać z tymi wszystkimi. I te ręce podawanie. Ale najbardziej samotna byłam jednak w szkockim zborze. To było straszne. To byłam naprawdę, ja się zastanawiałam, co ja tam robię. W ogóle bardzo, bardzo mi było ciężko w szkockim zborze. I w przyszłym tygodniu opowiemy, jak traktowanie pomogło w zasadzie też... Taką cegiełkę dołożyło, jak traktowanie naszego dziecka dołożyło cegiełkę w obudzeniu. Ściemniacze Jehowy, no to miłego oglądania w takim razie. Może na Netflixie, na Amazonie, czy gdziekolwiek. Przytul dziewczynę. Extra Sister pisze, ja mam podobną metodę oglądania seriali. Kiedyś nie poszłam do pracy, bo nie mogłam przestać. No to ci powiem, żeś do... Ojej. Ja dlatego nie lubię zaczynać, bo potem nie mogę przestać. O, Grizzly Beer pisze, przypadkiem na basenie w tym tygodniu spotkałem odstępcę, który między innymi ze sprawą waszego kanału wybudził się i odszedł z org. No widzicie, no cudownie. I trzeba kuleczkę dodać. Cudownie, słuchajcie. Małgosia pisze, jak może dać telefon Lotce. Napisz do mnie na WhatsApp, słuchaj, masz tam numer podany. W górnym rogu jest podany numer na WhatsApp i napisz do mnie wiadomość ze swoim numerem telefonu i ja przekażę, bo ona już do mnie napisała numer. Więc zamienię was, nawzajem wam wyślę numery. Małgorzata Szymoniak, do ciebie mówię. Tak. No, także ja na przykład widzę osobiście, że... Osobiście widzę, że na przykład nasze małżeństwo bardzo zyskało, naprawdę nam się polepszyły stosunki, bo nie ma tego stresu takiego, nie? Stosunki nam się polepszyły. To też. Ale nie ma, słuchajcie, wreszcie takiego patrzenia, narzucania tych okularów strażnicy, że patrzysz na żonę... Nie, prawda jest taka, że ja jestem bardziej wyluzowana. O, no Jola jest bardziej wyluzowana. Ja... Nie przeszkadza już, że nie jestem sługą pomocniczym, nigdy nie będę, ani nie, starszym ja nigdy nie będę. Nie, ja przestałam na duże rzeczy. Wiecie, może też dlatego, że u mnie w domu zawsze była sala królestwa i zawsze byłam spięta, co ludzie powiedzą, bo mnie tak rodzice wychowali. Zawsze musiało być wszystko poukładane, wszystko musiało być perfekcyjne. Ja byłam zawsze spięta, zawsze musiałam mieć wszystko poukładane, wiecie? A teraz mi wszystko przeszło i nawet mi nie przeszkadza, że jest bajzel w kuchni straszny. Siadam i włączam Netflixa. Co kiedyś było nie do pomyślenia i... Chociaż no, czasami krzyczę, jak jest bałagan, to też prawda. Ale ja się stałam naprawdę po odejściu z orga, stałam się bardziej wyluzowana. Nie? No. Ale wiecie, to jest trochę tak. Ja jestem, wiecie, ślepa na jedno oko, on jest głuchy na jedno ucho i tak dalej, wiesz. Jakoś ciągniemy. Jakoś ciągniemy z każdej strony. Witam, czy macie e-maila, bym przekazał wiadomość. Mamy. Gdzie ty masz tego e-maila? Jest jak, a zaraz napiszę jeszcze, ale zaraz ci podam, poczekaj. To jest ten? Tak. Także słuchajcie, może ktoś jeszcze chce zadzwonić. Jest nas 200, prawie 50 osób. Może ktoś ma ochotę jeszcze się podzielić jakąś fajną... No widzisz, uciekło mi słowo. Myślą. Jakąś fajną myślą, historią swojego życia, jak się czuje bardziej szczęśliwszy po odejściu. Chociaż tak jak mówimy, to wymaga czasu.
to nie, to trzeba przejść etap tych wszystkich emocji, tego smutku i tak dalej, żeby potem cieszyć się życiem. Zdecydowanie. I no i odnajdywać się, nie? Mój mąż też jest wyluzowany aż za bardzo. Nie, ja naprawdę, ja powiem wam, że ja się wyluzowałam, to trzeba przyznać, że ja nie biorę wiele rzeczy na serio. Kiedyś brałam bardzo dużo rzeczy na serio, bardzo się martwiłam, co ludzie pomyślą, co powiedzą, jak się zachowają, jak mam wyglądać i tak dalej, a teraz już po prostu... Lemming, oj Lemming, dużo pracy przed tobą. Tutaj mamy historię, zaraz się zapytam, czy ja ją mogę przeczytać. Znaczy zapytałem się i... Okej, no to czytamy. W skrócie podzielę się moją historią. Z mężem odeszliśmy razem. Nie było łatwe, nie było to łatwe, bo na początku ukrywałam, że mam wątpliwości przed mężem. Było ciężko to ukrywać. Bałam się, że zostanę z tym wszystkim sama i że ode mnie odejdzie. Prawie cała jego rodzina są świadkami. Niestety beton straszny, którego nie da się przebić. Pewnego dnia, słuchając wywiadu z byłym świadkiem Jehowy, rozpłakałam się. Mąż to zauważył i wszystko mu powiedziałam. Jakież było moje zdziwienie, gdy powiedział: ja to wszystko wiem i nie wiedziałem, jak ci to powiedzieć, o tym, że też mam wątpliwości. Napisaliśmy list wspólnie, odeszliśmy razem. Rodzina męża nas zostawiła. Moja świecka rodzina okazała nam sporo miłości. Przyjaciele ze świata również, a wszyscy przyjaciele, świadkowie unikają na ulicy. Jakby nie znali nas wcale. Może to i lepiej. Nasza relacja z mężem poprawiła się ogromnie. Jest najlepiej w tym momencie, rozmawiamy więcej niż kiedykolwiek. Wcześniej organizacja nas dzieliła. Ja chciałam do służby, on nie, jest introwertykiem. Ja chciałam do ludzi, na zebranie, on na Zoom. Ja pierwsza do przodu, on z tyłu. Teraz nawzajem się rozumiemy. Teraz mamy prawdziwych przyjaciół. Wyleczyłam siebie z uzależnienia od, w cudzysłowie, miłości. Ludzi raczej... uzależnienia od miłości ludzi, a raczej manipulacji tą miłością. Zrobiliśmy tatuaże, maluję sobie usta na czerwono. O zgrozo, jakie miałam afery o to wcześniej od starszych ciotek w zborze. Dostałam awans w pracy, bo zmieniłam swoje nastawienie do sięgania po lepsze stanowiska. To tak w skrócie. Pozdrawiam serdecznie ciebie i Jolę. Dziękujemy. No, to ja mogę wam powiedzieć to samo. Co tam piesek sobie życzy? Nie, one są na przedpokoju. Tak, to ja mogę wam powiedzieć to samo, że to jest właśnie... ja do Maćka wysłałam, ale nie odpowiedział. Odpowiem po live, bo nie mam teraz po prostu czasu tego ogarnąć, ale jak tylko się skończy, to wszystko wam powysyłam. Także nie ma problemu, macie mu numer do mnie, jakby coś nie doszło, to się przypomnijcie po prostu. Tak, to jest właśnie to, słuchajcie, moja kariera na przykład zawodowa też przyspieszyła właśnie dlatego, że człowiek myśli inaczej, nie? Że teraz mam czas, żeby gdzieś pojechać, nie muszę myśleć, że to koliduje z zebraniami, nie muszę o niczym myśleć, tylko po prostu mogę się skupić na tym, żeby mi było dobrze, a nie żeby dobrze było orgowi, nie? Że jak trzeba na budowę jechać, to wtedy nieważne są zebrania, bo idziesz i cegły przerzucasz. Ale wiecie, to fajnie też napisałaś, że organizacja dzieli małżeństwa. To masz rację. Tak sobie myślę o tym, co napisałaś. I rzeczywiście tak jest, bo nie każdy ciągnie ten wózek w organizacji tak samo w małżeństwie. Rzadko są takie małżeństwa, które razem się nie nawzajem... Tak. Przede wszystkim nie ma szczerej rozmowy, no bo wiesz, jeżeli masz wątpliwości, to nie możesz powiedzieć tak, coś, czegoś mężowi, właśnie, nie? Właśnie, nie, no... no. Patrz, jak ty, ile ty rok czasu ukrywałeś przede mną, no. Tak naprawdę, wiesz. I widzieliśmy, że coś się... Ja widziałam, że coś się dzieje, ale nie do końca. I nie ma... Właśnie, organizacja dzieli. Mimo, że są oboje małżonkami, małżeństwa są świadkami, ale organizacja ich dzieli. Bo boją się sami przed sobą przyznać, że mają wątpliwości,
Bo od razu jest presja, że twoja wiara jest słaba i że jesteś słaby duchowo. No, albo jeszcze albo powiesz... Albo że cię mąż czy żona zostawi, powiesz coś nie? I zamiast porozmawiać z mężem, to do starszych pójdzie, nie? Druga osoba. No. Po pomoc. To jest chore już. No. To prawda. No. To, przepraszamy jeszcze na chwilę. Musimy psy przywołać do porządku. Sekundkę nam dajcie. Dobra, już psy wpuściłem. Przepraszamy, bo one dzisiaj naprawdę były tylko na jednym spacerze tak. I powinny być na dwóch. I dzisiaj im troszkę odbija. No, zwykle się staram przed live'em iść na spacer długi, żeby były wymęczone, a dzisiaj nie byłem. Czytamy dalej. Maćku, e-maila dostałeś i nie odpisałeś. Jeżeli go dostałem w trakcie live'a, no to rzeczywiście nie odpisałem, bo tak jak mówię, no nie mam tak czasu. Czy jest ktoś z Pomorskiego? Nie wiem, o co chodzi z Peach Kowalska i Lemming. To sobie wyjaśnijcie chyba sami między sobą. Nie wiem, nie do końca wiem, o co tutaj chodzi w tej tutaj waszej rozmowie, więc nie będę się wtrącać. Ewelina, sporo sióstr ciągło swoich mężów i próbowały postawić na nogi duchowo. Pretensje, że mąż nie dba o sprawy duchowe, przyczyniły się do nieporozumień. Tak, Ewelinko, masz rację. Ja zawsze mówię mojemu mężowi, że ty jesteś taki, że nasza rodzina by tak bardzo uzyskała na tym, jakbyś ty był sługą, albo starszym, albo byśmy byli tacy wspaniali duchowo. I to tak, ja ciągnęłam w tą stronę, a w drugą stronę Maciek, nie? Peach Kowalska. Chodzi o cenę innych. Okej. Okay. Tak. Marti, wchodzi też o zaufanie. W organizacji masz ufać przede wszystkim organizacji. Współmałżonek według nauk organizacji powinien być na drugim miejscu. Tak, to prawda. Mamy taki znajomy, który dostał przywilej, tak, że będzie starszym, ale starsi mu zakazali mówić żonie. I żona się dowiedziała, słuchajcie, na zebraniu o tym, że on ma nominowanie i że on będzie starszym. I oni, pomimo, że są już wybudzeni, wspaniałe małżeństwo, uwielbiam ich zresztą, są już wybudzeni, żona do dzisiaj ma taki żal do męża, że tak bardzo ta organizacja na niego wpłynęła, że nawet jej nie powiedział. Dla ciebie z ogrodu jakie zdjęcie. Jakie cudne. A róże. Od kogo to? Poczekaj, pokaż. Jakie piękne. Dla Joli z mojego ogrodu. O wow, dziękuję. Normalnie, jakie cuda. A pokażesz tutaj może na tym? Nie pokażę, bo bym musiał pokazać cudne. Wiadomości jeszcze. Moja koleżanka po wyjściu zaczęła palić papierosy, a teraz nie może przestać, choć już nie lubi tego nałogu. Nie może się uwolnić. No to są nałogi. To jest inny problem. To jest inny problem. To jest takiego syndrom zerwania się z łańcucha, nie? Że nie wypracowali sobie ludzie w dzieciństwie odpowiedniego podejścia. Potem odchodzą i nagle okazuje się, że nie ma wypracowanych, wyuczonych doświadczeniem umiejętności rozróżniania, co jest dobre, a co złe. I człowiek często wpada w takie no, ale wiesz co, Maciek, to też, to masz rację, tak. Na przykład bywa ja tak. Nigdy nie mogłam klnąć i dla mnie klnięcie teraz to jest może nie satysfakcja, ale jakaś swojego rodzaju pokazanie swojej wolności, tak? Jakby nie było. Wiem, że ktoś, kto patrzy na mnie, to powie, że się stoczyłam całkowicie, bo to jest straszne. Ale no jak nie mogłeś przez tyle lat tyle rzeczy, to nagle tak. Chcesz wszystko, że tak powiem... Chcesz się odnaleźć, nie? Jak piszecie mi wiadomość z numerem, to napiszcie, jaki jest wasz nick na czacie, bo dostaję imiona wasze prawdziwe, ale nie wiem, kto jest pod... Z jakim nickiem to mam połączyć? Komu co mam wysłać? Kilka osób do mnie napisało i jestem pogubiony. Tak, Pich Kowalska, masz rację. Uważam, że nikt nie ma prawa nas oceniać, jeżeli nie robimy innym krzywdy. Dokładnie.
nawet jak jesteśmy poza organizacją, nikt nie ma prawa cię oceniać. Chociaż pamiętaj, że ludzie będą oceniać. Ludzie lubią oceniać, ludzie lubią mieć swoje zdanie, ludzie lubią patrzeć przez swoją pryzmat, przez swoją perspektywę. No niestety tak jest. Dokładnie. No tak, że niektórzy robią na złość, ale sobie, to też prawda. Też macie rację, nie? Słuchajcie, może ktoś chce jeszcze zadzwonić? Będziemy kończyć za 10 minut. O wpół dokończymy. Wczorajszy live miałem 5 godzin, więc to już była przesada. Wczoraj o godzinie 2 nad ranem się obudziłam. Jeszcze gada, a ja śpię na górze i słyszę. Mówi, ludzie, kochani, jak wparowałam tu, to dobrze, że się przed kamerką nie pokazałam, bo by było nieciekawie. Ale bym miał subskrybentów. Słuchajcie. Ale no, w Polsce była 3 w nocy, nie? Także już przegięłaś trochę. Tak. Wczoraj stwierdziłem, że może spróbujemy otworzyć kanał na OnlyFans. Jak Jola by się chciała pokazywać. Widzicie, jaka ona jest teraz niepokorna? No tego nie miałem tego wcześniej. Tego nie było, to przyszło potem. Przyszło potem. I teraz się wycofać ciężko, nie? Myślę, czy by nie wrócić. Ale dlaczego, Maćku, chcesz wrócić? Żona mi klnie. Za to byś miał pokorną... Widzisz, ale ja byłam pokorna kiedyś. Nie, ja nigdy nie byłam pokorna. Nie, byłam pokorna, byłam cicha, a teraz się zrobiłam wyzwolona. Po odejściu z orga, naprawdę. Tak, zrobiłam się taka, wiesz... Taka dżaga... Byłam zawsze taka wredna, ale to jest taka dżaga jestem. Dżaga. Dobra, już nic nie gadam, bo koniec końców będzie przeciwko mnie. Właśnie, masz rację, Mira. Kląc, dajemy upust emocjom. Mnóstwo lat ściskamy wszystko w sobie. Dusiliśmy, przejdzie. Masz rację. Tak, masz rację, kobieto. Mnóstwo lat mi nic nie pozwalali. Musiałam być grzeczną, małą, piękną dziewczynką, która zawsze była... przystosowywała się do innych, żeby nie przynieść hańby imieniu Bożemu, ja to pamiętam. Ty nie masz prawa nic powiedzieć, nie masz prawa być sobą, nie masz prawa narzekać, bo to będzie źle na organizację. I wszystko człowiek krył w sobie i się nie odzywał i siedział cicho. Chociaż ja się buntowałam. To nie oszukuję. Ja pamiętam, słuchajcie, ja miałam pretensje do mojego taty. Jak Maciek przyjechał do nas, słyszysz? Pamiętasz to? Maciek przyjechał, słuchajcie, do nas, tak. I mój tata go wziął na rozmowę i mu powiedział oficjalnie, słuchaj, z Joli jest dobra dziewczyna, ale pyskata. Ja nie wiem, czy ty dasz radę z takim pyskoczem być. Pamiętasz? Tak, pamiętam. To było dla mnie takie daję radę, 20 lat już daję radę. Było to przykre, słuchajcie. No. Jola się rozbestwiła, żebyście wiedzieli. Troszkę tak, ale nie jest źle, słuchajcie. Jest w porządku i naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi. 20 lat co już jesteśmy. Co masz powiedzieć? Patrz na swoje ale, słowa teraz. Na razie mówię to, co uzgodniliśmy. Przed live. Nie, to nie idziesz ze skryptu. Dobra, Marti, dodam do mojej historii, że strach przed powiedzeniem mężowi wynikał również z tego, że kiedyś wierzył tak bardzo, że prawie umarł. Bo nie przyjął transfuzji, gdy miał wypadek. Tak, tak, to jest, wiecie, to jest bardzo silne. No, to jest bardzo silne, jak ludzie przed, właśnie mają... Co ty tam zaglądasz? Pies tutaj mi biega i hałasuje. Ach, te psy. Nie chcę nikt psa adoptować, słuchaj. Bierze zabawkę i sobie rzuca, słuchajcie, Marti, czekaj, gdzie my jesteśmy? Kląć czy wulgaryzować? A jedno i drugie. Marti, czuję to, co mówisz, Jolo. Miałam to samo. Wszystko, żeby nie przynieść hańby Bogu. Jakby Bogu zależało na tym, że rzucimy jakimś przekleństwem. Dokładnie. To tak, to właśnie to, tego... I wiecie, i człowiek tak wyrastał. Ja wyrastałam w takim przekonaniu, że musisz być tą grzeczną, małą dziewczynką, która nigdy... Zresztą tak samo w tych, wiecie, w tych filmikach teraz dla dzieci, w tych bajeczkach. Cały czas przedstawiają tą Zosię i tego Kaleba. Nie wiem, czy to Kaleb, chyba inaczej. Sofia, Kaleb to jest... To jest stąd. Zosia i Piotruś? Piotruś chyba, tak. Oni przedstawiają te dzieciaczki jak takie grzeczne. One nie mają mieć swojego zdania. Oni się muszą podporządkować.
Wiecie, i to jest takie przykre, bo ja byłam tak wychowana. Myślę, że ludzie, którzy byli chowani w prawdzie, to musieli być tymi grzecznymi dziećmi, tymi, którzy nigdy dokładnie nie wiedzieli. I na przykład ja po obudzeniu mi było ciężko, zresztą do dzisiaj chyba mi jest ciężko, dopiero odkrywam, kim ja chcę być, co ja chcę robić ze swoim życiem, jak chcę być wolna. Tak dopiero teraz się uczę tego, czego dzieciaki się uczyły, że tak powiem, w świecie już dawno. Sami mieli tą wolność i sami odkrywali, co chcą robić, nie? Tak, to jest taki proces, który... Ale da się go przejść i jest okej, okay, bo też na plus nie, jest no tak, no to, da że się, jest nie? się już ale... takim świadomym, dorosłym i że tak powiem, tego czasu się nie marnuje. No teraz to świadomie wybierasz, nie? Co chcesz, a czego nie chcesz. A wcześniej musiałeś być taki, wiesz, taki uległy, nie? Ja na przykład dopiero ostatnio, chyba ty mi mówiłeś o tym, że... ty mi o tym mówiłeś. Nie wiem, ale tutaj zobacz, jaki ciekawy komentarz. To jest wartość dodana dla Maćka. To nowe oblicze Joli, bo mężczyźni w tym wieku często są znudzeni związkiem i zmieniają partnerki. A Maciek nie musi, ma nową żonę. To jest moja trzecia żona, słuchajcie. Pierwsza to jest ta, którą poznałem. Nie, pierwsza druga była to była blondynka, ta, która była po terapii, bo Jola w terapię przechodziła. A teraz jest trzecia po wyjściu. Także to już jest moja trzecia żona. Ja się aż boję, co będzie za 20 lat. Oj, Andrzej, jesteście już 30 lat, super. Także to jest pozytyw, nie, naprawdę, słuchajcie. Przekleństwo to nienawiść, a wulgarność to efekt emocji. O, to ja wulgarność. Przekleństwo nie, to ja wulgarność. Wy edukujecie ją, ale tak, że ona po prostu sobie wytłumaczy potem wszystko. Tak, mi się to wulgarność podoba, to jest efekt emocji, tak. Ja emocje uwzględniam, jak chlę. A jak chlę. A ja nie. I pozdrawiam wszystkich, którzy klną. Naprawdę. Uważam, że to jest fajna sprawa. Oj. Sobie pokląć. Wiecie, kiedyś koleżanka w pracy mi powiedziała, bo ja jeszcze byłam świadkiem, powiedziałam, że ja nie klnę. Ona mi powiedziała, że ja nie ufam osobom, które nie klną, bo są fałszywe. Sugerujesz, że jestem fałszywy? Nie, ja uważam, że... Że ty, no nie jesteś fałszywy, ale nie lubisz klnąć. Nie, ja po prostu nie, ja nawet nigdy nie klnąłem. Nie, ty nie lubisz wyrażać emocji, to jest co innego. Bo dla mnie słowo na K to jest wyrażenie emocji. Jak jestem zdenerwowana na przykład i krzyczę na was, że nie posprzątaliście, to wtedy są emocje. Jesteś trochę taka jak kawa 3 w 1. No, trochę goryczki tam jest. Ale jest cukier, jest do śmietanka. Mojego męża Marty. Do mojego męża powiedziała jego mama, że go odciągnę od Jehowy, bo jestem krnąbrna i zobacz, miała poniekąd rację. No widzisz, właśnie. Tak, też mnie to zdanie prześladowało całe życie. Pamiętaj, żebyś hańby nie przyniosła imieniu Bożemu. Słuchajcie, to jest takie piętno na dzieciach wywierane. I ja to przypominam sobie, słuchajcie, to musisz się trzymać. W szkole musisz się zachowywać odpowiednio, żebyś tylko imieniu hańby. Czyli wszystko... nie tak jak ty, nie jesteś sobą, tylko ciągle udajesz kogoś innego. Tak. Żyjesz jak... Tak, cały czas, słuchajcie, cały czas udajesz, że udajesz tego lepszego, tego wspaniałego, tego i... Czy mamy własny OnlyFans? Nie, ale wczoraj miałem taki pomysł, żeby założyć... Jak Jola przyszła mi już powiedzieć, żeby skończył live'a. Tak, nie przynoś hańby imieniu Bożemu. Ale to jest, to jest prawda, słuchajcie, że w końcu można być sobą. I to jest chyba najważniejszy, chyba taki pozytywny element, że wreszcie nie musisz udawać kogoś, kim nie jesteś, nie musisz zachowywać się tak, żeby myśleć, co ludzie powiedzą, co starsi powiedzą, czy kogoś zgorszę, że ja teraz pionierem jestem, to nie mogę tego, tamtego, nie? Że w końcu możesz być sobą. Ale ja myślę, że też organizacja bazuje, wiecie, to... Przeświadczenie też, co niektórych ludzi z zewnątrz, że świadkowie są bardzo tacy poukładani, niektórzy tacy, wiecie, dobrymi ludźmi są. No bo jak masz taką presję, że nie przynoś hańby imieniu Bożemu, to musisz się zachowywać. Musisz stać w szeregu i się uśmiechać i wyglądać ładnie, bo dają ci taką odpowiedzialność, że od ciebie zależy, jak ludzie spojrzą na Boga. Tak. To jest ogromna odpowiedzialność, że ty masz swoim zachowaniem pokazać, jak wygląda Bóg. A dla osób wierzących jest ważne to, jak wygląda Bóg. I ty jak
chcesz zwrócić uwagę na to, kim jesteś, to ciebie tam nie ma. Tam jest ty, to, nie co... jesteś, ty nie jesteś Maciek, nie jesteś Jola, w pierwszej kolejności tak. Jesteś Świadek Jehowy, nie? Przedstawiciel organizacji. Na przykład są jakieś tam, były sytuacje, przykład wam podam, że jedna siostra w zborze gdzieś tam w second handzie znalazła kupiła torebkę i w tej torebce była jakaś suma pieniędzy. Taka niemała nawet, tam chyba z 200 czy 300 funtów. No i było jeszcze tam jakaś notka, żeby zwrócić to. Można było to zwrócić, bo było wiadomo komu. Tam była notatka jakaś z adresem czy coś. No i oczywiście zawsze takie przypadki, nawet opisane w strażnicy. Jak ktoś takie coś oddaje, to nie oddaje Iksiński, tylko oddaje Świadek Jehowy, bo ja jestem Świadkiem Jehowy. Zawsze trzeba to podkreślać, nie? Zawsze jest to kierowanie uwagi na organizację i zawsze ja to jestem tym mniej ważnym. No tak, i tak robią te bajki dla dzieci tak samo, w ten sposób, dokładnie tak samo, że te dzieciaki nie są... On sobie zbiera na lizaczka, on chce sobie kupić lizaka, ale nie, bo tam bracia w Afryce idą przez most z krokodylami i trzeba wrzucić do skrzynki. I już jest odrzucanie siebie, kim ja chcę być. I potem tym dzieciakom jest ciężko w dorosłym życiu, nie? W organizacji byliśmy cały czas aktorami, Wiosenny Wietrzyk, no. Dokładnie. Jesteś aktorem na scenie. Grasz, kurczę, w orgowskim dramacie całe życie. Nie można być sobą, tylko trzeba ciągle udawać ale kogoś to dopiero, innego. Ale słuchajcie, to dopiero zobaczysz wtedy, kiedy wyjdziesz z orga. Mieliśmy skończyć, ale już pół. Już kończymy, tak. To tylko zobaczysz wtedy, no. Kiedy wyjdziesz z orga i widzisz tą różnicę, jak twoja jakość życia jest lepsza. Pies nie daje nam spokoju. Macie świetny dystans do siebie, co w orgu jest mission impossible. A to bardzo ułatwia życie i wzajemne relacje. No, ja mam taki dystans do siebie. Jola się nauczyła, bo ty nie miałeś kiedyś takiego dystansu. Nie. No, to byłaś obrażalska bardzo. Taka. Ja w ogóle jak porównuję siebie w tym, jak byłam w orgu i jak dorastałam, to ja byłam okropna. To nie oszukuję. Ja może nie byłam okropna dla innych, ja byłam okropna dla siebie. Sama dla siebie byłam tak... Tak, była mnie dobra sama dla siebie. Ale to, no tak, przez to zachowanie, które było, tak, ciągle to, takie właśnie nieszczere zachowanie i tak dalej, to tak, trzeba sprawili, było, że trzeba taka... było po prostu udawać kim nie jesteś. Że ciągle coś mówili, trzeba było się doszukiwać tak. Drugiego dna, że ciągle coś chcieli przemycić, nie? I to takie cię, no. Słuchajcie, Danusia nam tutaj dała puentę dzisiejszego dnia. Możesz być sobą, tak. Danusia, jesteś wielka. Jola znowu macha rękami, przepraszam was. Danusiu, zakończymy twoją tą. Chciałbym być sobą jeszcze, o. Chciałbym być sobą jeszcze. No, tak, to jest piosenka. No właśnie, dokładnie, słuchajcie. Jeszcze możesz, ale super puenta. Dziękujemy tak. Ci, konsumencie, dzięki petencie. I tak. Za super puentę i słuchajcie... Żegnamy się z wami i pamiętajcie, w przyszłym tygodniu, to znaczy tak, live będzie w piątek najprawdopodobniej o 22 polskiego czasu, ale już nie 5 godzin, bo chyba tyle nie, bo Jola mnie zabije, ale w sobotę będzie live o wychodzeniu z orga z dziećmi i o naszej historii, jak po prostu pomóc dzieciom, jak... W jaki sposób w ogóle to zrobić. I jak to dzieci widzą, to zrobić. Mamy nadzieję, że nasz syn może się żeby zachować kręcić. Dzieci, nie? Przy sobie, żeby... Chcesz się pożegnać. Żeby no to ciało. Już. Pies się już chce chodź. Pożegnać. Chodź, no chodź, pożegnamy się. Bo to coś mi dzisiaj strasznie. Pies się chce pożegnać. Chodź, Brudasku, chodź. O. Chodź, pożegnamy się tam. Tam tylko no, ty zawsze się żegnasz, nie? Co to się dzieje? Słuchajcie, także dziękujemy za puentę. Chciałbym być sobą jeszcze... Tak, także... Do zobaczenia. I życzymy wam stosunkowo udanego weekendu. I bądźcie sobą, dokładnie. No, do usłyszenia. No, papatki.